I myślę, że wiele osób podpada trochę pod taki, takie zjawisko psychologiczne efekt krugera Duninga, że myśli, że wie o skokach więcej niż w rzeczywistości wie. Może bez wchodzenia w jakieś naukowe szczegóły. To jest bardzo dobry pomysł. Odkąd wprowadziliśmy rekompensatę za wjazd, to na takich wielkich zawodach przestali się trafiać przypadkowi zwycięzcy. Nauka w filmach ci przeszkadza? Czasami są rzeczy, które się po prostu tak bardzo nie zgadzają. Co doktor chemii Dawid Myśliwiec robiłby, gdyby nie był youtuberem? Próbowałbym dalej grać w koszykówkę. Odpalamy drugi odcinek podcastu Eurosportu. Ja nazywam się Piotr Karpiński. Dzisiaj moim gościem Dawid Myśliwiec. Dzień dobry. Cześć. Czyli youtuber, twórca i prowadzący kanał Uwaga Naukowy Bełkot, właśnie na YouTubie. Doktor Chemii. Tak. Autor książek, czyli pisarz. No, autor książek, tak. Lepiej brzmi? Yy, znaczy, pisarz to mi się kojarzy z jakąś beletrystyką, fabułą. U mnie jest raczej właśnie popularno-naukowy content w książkach, więc. Więc ja jestem ich autorem. Jak kiedyś napiszę coś takiego sfabularyzowanego, to umówimy się, że dołączysz tego pisarza wtedy do bio. A jest taki plan? Na razie nie. Na razie nie. Były koszykarz. Były koszykarz. Czy można też powiedzieć, że były działacz sportowy? Bardziej sponsor? Odrobinę, odrobinę. Odrobinę, bo ta drużyna, którą potem sponsorowałem, to rzeczywiście na początku ją, można powiedzieć, zakładałem. I jak graliśmy jeszcze w trzeciej lidze, to organizowałem mecze. W sensie byłem takim kierownikiem drużyny. Dogadać sędziów, ustawić halę. Teren... Ale zwycięstw w tych meczach już nie organizowałeś? Yy, nie. Znaczy trochę odpowiadałem za nie, bo byłem też na parkiecie wtedy, ale. Ale wiesz o co chodzi. Yy, właściciel kawiarni. Tak. To się zgadza. Tak. A czym się uśmiechasz? Bo to strasznie długa lista się robi, tak no właśnie. właśnie uświadamiam sobie. Tak. No właśnie. I najnowsza historia od niedawna komentator sportowy. Oj, to jest duże nadużycie. Albo inaczej, alternatywny komentator sportowy. Tak, to alterna nazywa, alternatywny, e alternatyw alternatywny to jest, to jest zdecydowanie tak. To... Bo e, pewnie e, większość z was wie, a może nie wszyscy. E, Dawid e, skomentował e, dwa razy skoki narciarskie i raz mecz piłki ręcznej. Jak na byłego koszykarza przystało. Tak, jak na byłego koszykarza a, przystało, na antenie Eurosportu na YouTubie. Eurosportu w duecie z Bartkiem Szczęśniakiem, czyli. Popularnym miecz, mie, mieciem. Mieciem Mietczyńskim. mieciem Mietczyńskim. I od tego chciałem zacząć. No. Jako, że też komentuję mecze, akurat tak się składa, że piłki ręcznej. I, i, I po prostu interesuje mnie, czy to jest dla ciebie stresujące doświadczenie. Jeżeli chodzi o stresujące, to w żadnym wypadku nie. Ja generalnie, jak mi się da przestrzeń do mówienia, to z tego z ogromną przyjemnością korzystam. Zresztą rozmawialiśmy o tym, że nie chcemy tutaj 4,5 godziny wywiadu, żebym się ogarnął. E, więc, więc nie powiedziałbym, żeby to było stresujące, aczkolwiek to zdecydowanie rozpatrywałbym w kategoriach wyzwania, e, bo jak się ogląda zawody sportowe przed telewizorem i, i ma się jakąś uwagę w którymś momencie, no to bardzo łatwo jest powiedzieć, no, dlaczego komentator na to na, to na przykład nie zwrócił uwagi, tego nie skomentował. Natomiast, kiedy skaczę tych 50 skoczków, potem 30, masz 80 skoków, na przykład do zagospodarowania w jakiś sposób, i gdzieś tam wpada ci do głowy myśl, to nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest rozwlec tę myśl na skoki 3-4 zawodników. Co jest, no, podejrzewam, niedopuszczalne na antenach tych, takich, mniej alternatywnych niż, niż YouTube Eurosportu, gdzie, gdzie można takie transmisje oglądać. Więc to zdecydowanie rozpatruję w kategoriach wyzwania i paradoksalnie za tym drugim razem bardziej byłem świadomy tego, jak duże to jest wyzwanie. Ale masz takie poczucie, czy stawiasz sobie takie, takie zadanie, żeby robić to jak najbardziej profesjonalnie, czy jednak. No, ten wasz komentarz no, pozwala na, na coś innego niż, niż oglądamy w telewizji. No to na pewno założenie nie było takie, żeby tutaj nie wiem, dublować Igora Błachuta i Marka Rudzińskiego. Bo po pierwsze, nie mamy takiego warsztatu. Jeszcze. A, a po drugie, no jeżeli ktoś Marek, chce tak... Marek ogłosił, że ko kończy niedługo. No, tak, karierę, to no, może się miejsce zwolni. Tak, i wczoraj właśnie akurat Mieciu skorzystał z tego, że powiedzieć, że on bardziej jest w takim stylu właśnie Marka Rolińskiego, więc widzę, że tutaj są chętni już na to miejsce. Natomiast no, dublowanie tego to po pierwsze, nie mamy warsztatu, więc to raczej by było niezamierzone, niezamierzoną śmieszność przyniosło, jakbyśmy tutaj próbowali nie wiadomo jakich ekspertów odgrywać. A to po pierwsze, a po drugie, no jeżeli ktoś szuka profesjonalnego komentarza, to ma antenę Eurosportu, ma, ma jeżeli chodzi o skoki narciarskie TVN, gdzie można to wszystko obejrzeć. Więc my wyszliśmy z założenia, że to będzie trochę luźniejsze, ale też nie na zasadzie, że rozmawiamy o, o tym, jak zjedliśmy lunch wcześniej. Tylko gdzieś tam te skoki, nasze przemyślenia, spostrzeżenia i, i też to, co się dzieje na skoczni, musi, musi być takim priorytetem, ale nie ponad, ponad wszystko. Więc ja bym powiedział, że to jest właśnie na takim bardzo dużym luzie coś podobnego do oglądania skoków narciarskich ze znajomymi. Wiadomo, że ci ludzie, którzy śledzą, śledzą tę transmisję, to nie są nasi prawdziwi znajomi, ale znają nas w sensie z innych, z innych naszych działalności, więc z kimś, kogo się, kogo się kojarzy trochę tak jak. Nigdy nie spotkanego kolega, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Ale przygotowania były jakieś duże, czy wystarczy, że po prostu oglądasz regularnie skoki, wiesz coś o nich i, 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 i na spontanie trochę jedziecie. Ten, jak, ten komentow jak komentowaliśmy planicę, to wydaje mi się, było łatwiej, bo to była końcówka sezonu. My byliśmy na świeżo z tym, co się działo na przestrzeni poprzednich miesięcy, można było tak podsumować ten sezon, powiedzmy. Ludzie też, którzy, którzy oglądają skoki, mieli właśnie kilka miesięcy takiej bomby ze skoczkami, jeżeli chodzi o te zawody. Natomiast otwierające zawody, no to mamy niby letnie Grand Prix, które tak, a nie inaczej bywa obsadzane. To znaczy, bardzo rzadko wszyscy najlepsi skoczkowie się spotykają na tych samych zawodach, więc nie wiadomo, czy te wyniki są miarodajne. Była duża przerwa pomiędzy ostatnimi zawodami tego letniego Grand Prix a pierwszymi zawodami zimowymi, więc zakładanie, że ktoś jest dokładnie w takiej samej formie jak 4 miesiące, te, miesiące temu, też jest trochę, trochę bezpodstawne, powiedziałbym. Więc ja o ile na planicę po prostu przyjechaliśmy, co był dodatkowo prima aprilis, więc jeszcze mo nie, mogliśmy powiedzieć, że w ogóle to wszystko tak miało być, tak beznadziejnie słabo, jeżeli by rzeczywiście beznadziejnie słabo wyszło. E, natomiast tutaj, biorąc poprawkę też na to, że tam był konkurs drużynowy, a tutaj e, indywidualny, e, to pierwszych 20 skoczków sobie tak zrese zresearchowałem, żeby zobaczyć, jak, jaki miał najlepszy wynik, czy jakaś ciekawostka inna się o nich znajdzie na wypadek, gdyby no nie było po prostu aktualnie o, o niczym innym do opowiadania niż no dlaczego ten Amman dostał 17,5 za to lądowanie jak to było na dwie nogi. No. Także, także byłem, powiedzmy, gotowy, żeby coś tam jeszcze jedno, dwa zdania dorzucić na wypadek niezręcznej ciszy. Ale zrobiłeś to, żeby się po prostu lepiej czuć, czuć się pewniej, dla, dla świętego spokoju? Czy Gdybyś tego nie zrobił, to miałbyś taki dyskomfort, że... Nie, no czymś, czym byśmy czym byliśmy w stanie czymś to wypełnić z Bartkiem, bo akurat my się lubimy prywatnie, więc, więc tutaj można było odegrać ten prawdziwie legendarny duet komentatorów wyżykowskiej i Jarońskiej i tam sobie na przykład podocinać przez trzech skoczków. No ale zakładam, że jeżeli ktoś już ogląda zawody sportowe, to dobrze by było, żeby tam to było chociaż trochę zakotwiczone w tej konwencji relacjonowania zawodów sportowych, więc traktowałem to rozwiązanie takiej koleżeńskiej, koleżeńskiej przekomarzanki, raczej jako ostateczność, zwłaszcza, że no panowie, których wcześniej wspomniałem, oni komentowali kolarstwo. Z tego podejrzewam najwięcej osób ich zna, i, i tam jednak ta dynamika przez cały czas transmisji inaczej się rozkłada. Są takie miejsca, gdzie te przebiegi rzeczywiście są w zasadzie puste. I gdyby nie osobowości komentatorów, no to ciężko by było być może wytrzymać w czasie tej transmisji tutaj. No, zawody wczorajsze przebiegały sprawnie, nie było żadnych przerw. Nie trzeba było gospodarować takich, nie wiem, podmuchów wiatru albo, albo nagłej zmiany pogody, więc nie, nie trzeba było po to sięgać. I jak tam dorzuciłem, że tam e, Junshiro Kobayashi był nie wiem, mistrzem świata, to znalazłem juniorów w kombinacji norweskiej, no to sam o tym nie wiedziałem, więc uznałem, że ludzie mogliby być zainteresowani. A wy się z mieciem podzieliliście, kto jest tak zwaną jedynką, kto jest dwójką nie. powierzy? Nie, my sobie, Zazwyczaj... my sobie wcinaliśmy się po prostu ile wlezie. A, a kto zaczął? Ustaliliście przynajmniej, że Chyba ja zacząłem, ja zacząłem, bo, zacząłem. Mie bo Mieciu wjechał dwie minuty przed rozpoczęciem transmisji, <laughs> bo w korkach stał po Warszawie, więc ja chyba zacząłem. Czy coś cię w tym komentowaniu zaskoczyło? Coś ci się wydało, nie wiem, trudne? Czegoś się nie spodziewałeś? Jak mało miejsca jest, żeby dokończyć myśl. W sensie, zawodnicy, jeżeli te zawody przebiegają bez, bez jakichś przerw, bez obniżania belek, bez właśnie przerw ze względu na jakieś podmuchy wiatru, to to są... Paradoksalnie, bardzo krótkie momenty, kiedy można jakąś myśl na temat jednego zawodnika przekazać, coś powiedzieć o tym, co właśnie było do zobaczenia w czasie, w czasie jego skoku, bez wchodzenia na kolejnego zawodnika i bez traktowania go po macoszemu. A też no to by było, no to, to było takie najbardziej chyba, myślę, wymagające po tych, po tych, dwóch, a, po tych dwóch sytuacjach moich ze skokami narciarskimi, że w domu to się tak ogląda, wszystko się po cichu analizuje, czasem coś się powie. Nagłos, że o tu, co ci sędziowie, a po co oni tę belkę zmieniały? I to jest tyle. I to się mieści w, totalnie w, w konwencji jeden skok, jedna myśl. Natomiast jak tu wszystko, co się w głowie roz, rozgrywa, próbujesz skomentować, opowiedzieć, no to nagle okazuje się, że no, powinny być dłuższe przerwy między tymi skoczkami dla, dla komfortu takiego amatorskiego czy półamatorskiego komentatora. A za co ty lubisz skoki narciarskie? Ja lubię każdą w zasadzie dyscyplinę sportu, co, co, co może wiele osób dziwić, ale pomijając, ja zawsze opowiadam, że pomijając e, łyżwiarstwo figurowe i chyba ostatnio jestem tak trochę do tyłu z saneczkarskimi z bobslejami, no to na przykład zimowych dyscyplin ja śledzę większość. E, ja jestem osobą prywatnie chorobą... Od zawsze? Odkąd pamiętam. Odkąd pamiętam u nas w domu, jak przychodziły zimowe sezony, to rano się włączał właśnie Eurosport. Leciało rano jakieś pierwszy przejazd, nie wiem, w salomu, y, potem biegi narciarskie, biatlon, drugi przejazd w salomu, y, skoki, bieg do kombinacji, i jeszcze jak, jak był jakiś taki weekend, gdzie to się nie nakładało, no to czasami właśnie te bozaje czy saneczki jeździły. Y, y, więc ja, ja to od zawsze śledziłem. I Jestem prywatnie osobą no chorobliwie ambitną i w koszykówce też bardzo lubiłem to, że jak graliśmy mecz, to nieważne jakie miałem zdanie o sobie, jakim to jestem niesamowitym zawodnikiem, no to weryfikowało to wszystko boisko i dostawało się bardzo szybko weryfikację swoich umiejętności, informację taką dosyć jasną nad czym trzeba popracować, żeby następnym razem było lepiej. Ta rywalizacja była też bardzo ciekawa i, i generalnie ja bardzo doceniam ludzi. Wydaje mi się, że jestem w stanie ocenić, jak dużo trzeba poświęcić, żeby być takim topowym sportowcem i, i jak, jak wielu wyrzeczeń, a jednocześnie jakichś takich taki cech charakteru wymaga rywalizowania na najwyższym poziomie. Więc ja to po prostu po pierwsze trochę podziwiam, po drugie trochę tym ludziom zazdroszczę, że, że udało im się taki poziom mistrzowski osiągnąć. A po trzecie no, też tak trochę współodczuwam te emocje, mam wrażenie. Bo, bo w każdej dyscyplinie, zawsze, nawet jak się na niej bardzo nie znasz, to szybko jesteś w stanie sobie pomyśleć, a temu będę kibicował, na przykład dzisiaj. A to jest ciekawa sprawa, bo, bo przypomniałem sobie jedno Twoje chyba zdanie z waszego pierwszego meczu nie meczu, przepraszam, tylko konkursu, właśnie komentowanego w planicy. I ty zadałeś takie ciekawe pytanie na wizji, które mam wrażenie nie zostało skonsumowane, a, a, a mnie zainteresowało. Powiedziałeś coś takiego: Czy my zakładamy, że wszyscy widzowie wiedzą, o co chodzi w skokach narciarskich, czy powinniśmy to jednak tłumaczyć? No i jaka jest odpowiedź na to pytanie? Myślę, że w Polsce raczej wiemy. Myślę, że Polska jest takim krajem, gdzie skoki narciarskie są na takim przynajmniej podstawowym poziomie bardzo dobrze zrozumiałe. I myślę, że wiele osób podpada trochę pod taki, takie zjawisko psychologiczne efekt krugera Duninga, że myśli, że wie o skokach więcej niż w rzeczywistości wie. Ja nie zapomnę jak mój dziadek w czasach pierwszej Mały Szamani oglądał z nami, bo odwiedzaliśmy dziadków w niedzielę na niedzielne obiady, więc zawsze potem się zostawało na konkurs skoków. I pamiętam, jak mój dziadek był przekonany, że żeby daleko skakać, to trzeba zadzierać jak najwyżej narty do góry, bo wtedy się będzie wolniej spadało z jakiegoś powodu. I on stał przed tym telewizorem i, i krzyczał nosy do góry, nosy do góry, nie? a Niemcom dmuchał, żeby w dół. I, i wydaje mi się, że no on rozumiał, że trzeba daleko skoczyć, że trzeba ładnie skoczyć i, i wydaje mi się, że to tak, takie podstawy, że daleko, ładnie jak wieje pod narty, to wiemy wszyscy. Natomiast to jest bardzo zniuansowany z punktu widzenia na przykład naukowego sport. I jeszcze zasady są dużo bardziej dużo mniej oczywiste, niż się może wielu osobom wydawać. Na przykład yy, rekompensata za wiatr, która została kilka sezonów temu wprowadzona. Czy trochę nie skomplikowała życie obserwującym? Znaczy, na pewno zawody są sprawiedliwsze. Ja, ja się szykuję do, do, do... Tak jakby znalazłem kilka prac naukowych na ten temat. I zer... Będzie jakiś filmik nagrany? Będzie, roku. będzie. Będzie. Natomiast ciekawe jest to, że odkąd wprowadziliśmy rekompensatę za wiatr, to na takich wielkich zawodach, typu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata w lotach, przestali się trafiać przypadkowi zwycięzcy, typu aktualny trener Szwajcarów Rune Welta, który tam w w 2015 roku wygrał Mistrzostwo Świata, nie wygrywając nigdy żadnych zawodów Pucharu Świata. Takie rzeczy się, odkąd prowadziliśmy rekompensaty za wiatr, nie zdarzają i za obniżoną belkę. Więc wydaje mi się, że mamy wszelkie podstawy, żeby powiedzieć, że zawody są sprawiedliwsze. Ale jednocześnie ja tam się doszukałem takich rzeczy, które mówię mają umocowanie w prawach fizyki, w nauce, które nie pozwalają mi powiedzieć, że to są sprawiedliwe zawody. To znaczy, można by to uczynić jeszcze sprawiedliwszym. Mamy do tego technologię i tak dalej. Ja, może nie będę wchodził w szczegóły. Ale tutaj. Okay. czy to by było sprawiedliwsze, ale dla widzów jeszcze bardziej skomplikowane, nie. czy nie, nie? Nie, nie, nie. To po prostu chodzi o to, jak na przykład ta rekompensata jest wyliczana. Bo dzisiaj i tak większość ludzi nie wie do końca, jak to jest wyliczane, że tam jest na sześciu punktach pomiar dokonywany, na jakim przedziale czasu on jest dokonywany. Tego ludzie nie wiedzą. Oni wiedzą, że jest rekompensata za wiatr. I do tego worka wrzucają to wszystko, tę całą złożoność wyliczania tego, wyliczania tego, że nie zawsze wiatr pod narty jest korzystny i jest taka sytuacja, w której on zaczyna być uważany za niekorzystny, jeżeli jest tam na progu i to jest bardzo trudno znaleźć. Ich ja na przykład znalazłem to w pracy naukowej, a nie w regulaminie FIS, co jest dosyć ciekawe, że to nie jest tak wprost powiedziane, więc ludzie nie muszą tego wiedzieć, żeby rozumieć, nie muszą tego rozumieć, żeby wiedzieć, czym jest rekompensata za wiatr. Ale mogłaby być ona, przynajmniej z tego, co ja wiem o fizyce, wyliczana w sposób sprawiedliwszy. I, i komentator powinien to wyjaśniać, czy, czy ustanawiamy, że nie, nie powinien? Wydaje mi się, że nie, bo to jest niepotrzebne komplikowanie. No, w sporcie najważniejsze jest to, żeby, żeby i myślę, że każdy, kto zarządza taką dyscypliną sportu, mówię tutaj to, o, o tych dyrektorach zawodów, o, o federacji, im przede wszystkim zależy, żeby ta dyscyplina budziła emocje. I w momencie, kiedy ona stanie się wymagająca dla kibica, na zasadzie okej, okay, tu się zmienił wiatr o 26 stopni poziomo i 13 stopni pionowo na progu, co powinien zrobić teraz Granerud? To, to, to się mija z celem. Yy, wydaje mi się, że taki kibic nie powinien sobie tym zawracać głowy. Tym bardziej, że, że to się dokonuje tak naprawdę automatycznie. My dostajemy jedną liczbę na koniec, plus 10, minus 10, plus 1, minus 1. I, i to jest istotne, żeby mieć zaufanie do tej liczby, że ona oddaje y, jak najdokładniej to, czy komuś warunki pogodowe pomagały, czy przeszkadzały, a jak to jest wyliczane, to jest drugorzędne znaczenie. Jeżeli ktoś chce, to może wtedy właśnie szukać w regulaminach technicznych albo w filmach na YouTubie. A propos filmów na YouTube i, i, i skoków, i też narciarstwa alpejskiego, które bardzo. Lubisz i, i, i śledzisz. Nagrałeś właśnie filmik o, o tym narciarstwie alpejskim. Sporo o oporze powietrza. Tak to powiedzmy. I tak najprościej, jak miałem zapytać, żebyś wyjaśnił, dlaczego Alpejczycy mają obcisłe ciuchy, a u skoczków to jest zupełnie odwrotnie. Nie byłoby lepiej, żeby oni też w takich obcisłych skakali? No nie do końca, bo skoczkom zależy na tym, żeby generować jak największy opór w pewnym kierunku oczywiście powietrza, czego dowodem są no, ci, którzy trochę dłużej śledzą skoki, to mogą sobie przypomnieć jak wyglądał na przykład Florian Ligl jak, jak lądował, czyli, czyli skoczek, który miał no, niesamowite parametry, wyjątkowe zupełnie można powiedzieć, jak na skoczka narciarskiego był bardzo wysoki i jednocześnie wyglądało, że ma strasznie krótkie nogi jak, jak skacze, więc... Może, może bez wchodzenia w jakieś naukowe szczegóły? Jeżeli, to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, jak wyglądają latające zwierzęta, to one raczej w momencie, kiedy nie chcą spadać, to właśnie stają się takie rozpięte, e, polatuchy, te wiewiórki te latające. One jak chcą sobie. Przelecieć z drzewa na drzewą, to one jak najwięcej powierzchni wystawiają, stworzą z siebie takie spadochrony, żeby wolniej spadać i wykorzystać jak jak przez jak najdłuższy czas tę prędkość poziomą, bo to skoczek próbuje zrobić. Duża powierzchnia spowalnia jego opadania, jednocześnie próbuje być opływowy w tym kierunku, żeby jak najdalej polecieć. To jest duże uproszczenie. Natomiast alpejczykom łapanie powietrza no, zupełnie nie pomaga, bo jak. Teraz znowu zmieńmy trochę dyscyplinę. Super szybkie samochody, one, żeby nie hamować tarczami hamulcowymi, to mają spadochrony, te dra drag racing. No to, po, to, to jest zrobione nie po to, żeby fajnie wyglądało, tylko żeby jak najefektywniej yy, wytracić tę ogromną prędkość. A alpejczykom zależy na ogromnej prędkości, więc oni powinni zrobić wszystko, żeby to powietrze ich jak, z jak najmniejszym oporem opływało. Luźne ubrania albo szorstkie nawet ubrania jeżeli chodzi o fakturę, mogłyby to powietrze sprawiać, że przepływ robi się turbulentny i, i wtedy zwiększa się opór powietrza, jaki generują, zmniejsza się prędkość, z jaką mogą jechać. Jak ci piłkę ręczną komentowało? Bardzo trudno. Bo to akurat moja dyscyplina i, to jest, i, i, i to, bardzo mnie to interesuje. To jest bardzo, bardzo trudne. Moje wspomnienie jest takie, że tam się strasznie. Tam jest. Tam jest... Tempo. Tam jedna myśl musi być skończona tak, w sekundę, tam się bo już się zaczyna kolejna akcja. Tam się strasznie dużo dzieje. Tam się strasznie dużo dzieje. To jest dyscyplina, która nie wybacza jakiegoś zawahania. Yy. W skokach narciarskich przed skokiem dostaje się tę wizytówkę, kto teraz skacze. My tam próbowaliśmy nadążyć, prawda, który to jest, który Dójczebajew, yy. który z braci. Tak. tak. Który z braci, który to jest który, czy. No, akurat Tomasza, Tomka Gębale to można łatwo rozpoznać. Wysoki rudy. Tak, rudy wysoki. No to, 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 to by były łatwiejsze i, i, i trudniejsze zadania, ale tam to po prostu nie wybacza te, tych sytuacji. No i dla mnie oglądanie piłki ręcznej zawsze jest ciekawe, żeby nie powiedzieć dziwne. Bo? No bo ja grałem w kosza i dla mnie na przykład normalne… Kro, liczba kroków Tak, jest inna. Tak. I... Pomijam to, że mamy trzy kroki, nie? Ale tam są sytuacje, że oni robią po, po pięć tych kroków na początku, zanim zakuzują, no w koszykówkę to jest nie do pojęcia. Ale z drugiej strony, jak zderzyłem się tam kilka razy w życiu zagrać piłkę ręczną, i na przykład na boisku był ktoś, kto piłkę ręczną trenuje, to moje rzuty, które no nie mogło być inaczej, bo jest dwutaktu, no potrafiły ich po prostu doprowadzić do szału, że ja wyskakiwałem krok wcześniej do tego Myślę wszystkiego. śmiechu. No wiesz, jak jesteś gotowy, że ktoś z trzeciego kroku ci rzuca i tutaj chcesz pokazać, że, że go obronisz, a ktoś rzuca z drugiego, a powiedzmy, że trenując koszykówkę, ja miałem trochę siły w rękach, żeby tę piłkę mocno, mocno wyrzucić, to, to to było na pewno dla nich ciekawe. To było na pewno dla nich ciekawe. To jest, myślę, że tak samo ciekawe jak oglądanie z punktu widzenia koszykarza siatkarzy, którzy próbowali robić wsady. I to, to takie śmieszne wciskanie sobie tej piłki, takie rozpędzanie, wyliczanie kroków, coś co nam po paru latach treningu po prostu przychodzi automatycznie. I nagle widzisz, że ktoś jest fizycznie to w stanie zrobić, jest wystarczająco sprawny, ale nie ma tych dziesiątek tysięcy prób pamięci mięśniowej. I nagle jakieś to takie, takie niby, niby sprawne, a takie niezborne. Więc myślę, że ja jak grałem w piłkę ręczną, to, to byłem tak samo niezborny dla tych, którzy w piłkę ręczną grali zawodowo no i obserwowanie tego, że, że tamte kroki, pivoty, że w zagranie w zasadzie no nie, faul jest dobrą akcją w obronie. Zawsze. Tak, aczkolwiek faulowanie, faul w ataku to jest bardzo taki kontrowersyjny znaczy przepis, który jest bardzo różnie interpretowany. Właśnie jest, jest bardzo dużo dowolności, zauważyłem, w piłkę ręczną. I mam wrażenie, że to się też zmienia w miarę jak biegnie mecz, że na początku sędziowie e, pozwalają na mniej, tak jakby potem ta gra się tak za, potrafi zaostrzyć nagle i te same rzeczy, które na początku były... Odgwizywane, potem są puszczane. To jest akurat błąd, tak? <coughs> przepraszam, tak być nie powinno. Akurat lepiej zrobić jedno... od początku do końca tak. tę samą linię. Niejednoznaczna jest dla mnie taka piłka ręczna do, do oglądania. Poprzez. Tak, no, niestety... jest ciekawa, ale jest taka niejednoznaczna z punktu widzenia na przykład przepisów. Właśnie. Dokładnie tak i to jest częsty zarzut, że jest po prostu dla widzów, bo, 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 bo też. Przyznam, że jako fan wielkiej piłki ręcznej zawsze się zastanawiałem, dlaczego ta dyscyplina, mimo że jest tak atrakcyjna, nie jest w stanie jednak do opinii publicznej w naszym kraju się przebić, nawet jak była ta kadra Wenty, która odnosiła sukcesy, która przyciągała widzów, ale tylko tam na jeden, dwa, trzy mecze, medal, a później już wszystko inne, co się działo, to już takiej oglądalności nie miało. Żałuję, żałuję, bo, bo, bo według mnie jest to bardzo atrakcyjne. Nie wiem, no wysłumaczcie na przykład, dlaczego tam nie jest czas zatrzymywany zawsze po gwizku. No tak. Dlaczego? No bo tak jest... W czym jest, Rozumiem, w czym że jest tak problem? tak jest... Koszykówce i czym ty, jest i... problem. Gwizdek w koszykówce to jest zatrzymywany czas. Albo gra, gra na czas, w momencie, kiedy koszykówka od 70 lat ma w limit, czasu, to umowny, limit tak. czasu na akcję. No tutaj my nagle w końcówce liczymy podania, ale tak naprawdę nie liczymy podań trochę. Nie, no, ale, ale sędzia sam decyduje, tak. kier, pokazując rękę e, w górze, że jest już właśnie tak. ta gra na czas, prawda? I, to, wiemy i to jest też subiektywne odczucie. Dokładnie, a my z koszykówki wiemy, że są kompetentni ludzie, którzy są w stanie ob, o, ogarnąć dwa zegary. Tutaj pauza, tutaj start. Słuchaj, no a czymś te dyscypliny muszą się różnić? Natomiast chciałem ci powiedzieć, bo też ten. Ale aż... lubię, to nie jest tak, że narzekam tutaj, tylko po prostu jest dla mnie bardzo niejednoznaczne, co tak jak mówisz trochę może utrudniać odbiór tak. takiemu postronnemu obserwatorowi. No dokładnie tak. Też mi zaimponowało to, że na przykład wiedziałeś, co to jest obrona w kole. Jakoś tam miałeś taki speech na temat tego przepisu. Ja mówię, ja to chłopak się przygotował. I fascynująca była wasza wymiana zdań na temat, na temat tego, że Polacy będą na mistrzostwach grali z Wyspami Owczymi i już nie pamiętam, który z was mówił, że to będzie piece of cake, a drugi powiedział, że, że wcale nie tak łatwo będzie. Bardziej mi do tego drugiego, mhm. bo to wcale nie będzie dla Polaków łatwy mecz, no ale to jest, to się przekonamy w styczniu. Coś jeszcze chciałbyś skomentować w Eurosporcie, czy o, Ja miałem ogromne, ja bardzo lobbowałem w tym roku, nie wiem, czy to, czy to jest emisyjne, prawda, bo na antenę Euros... Nie odpadnie, spokojnie. W sumie, bo ten mikrofon, no, no, państwo tego no, nie wiedzą, ale on się to... ledwo tutaj trzyma, no także... Ja bardzo lobbowałem w tym roku, żeby skomentować etap Tour de France. I żeby było śmieszniej, to miał być ten etap, który ostatecznie Kwiatkowski wygrał. Mówiłem z wszystko zgadza, krótki etap, dynamiczny, góry. Drugi tydzień, czyli już paru zawodników będzie wykluczonych z tych z walki o zwycięstwa. To jest etap, można powiedzieć, no, jeden z królewskich na, na tym turze, więc ciekawe osoby będą na pewno w ucieczkach. No, bardzo bym chciał, żeby, żeby było to mi, mi jeszcze dane, więc zdecydowanie, jakbym miał coś wybierać, to kolarstwo. Bo nie wiem, od zawsze oglądaliśmy to kolarstwo. Yy, yy, pomijając takie sytuacje, że gdzieś wygrywaliśmy ważne mecze, bo razem ze mną w drużynie grał mój brat, może tak tytułem wstępu do tej historii. To pomijając sytuację takie, że wygrywałem ważny mecz, i potem yy, wszyscy padamy sobie w objęcia w drużynie. Albo po, po jakimś awansie, albo sytuacji typu urodzinnej, składanie sobie życzeń, to z moim bratem ostatni raz padliśmy sobie tak spontanicznie w ramiona, jak Michał Kwiatkowski w Pontferadzie wygrał Mistrzostwo Świata. I, I jeżeli mamy tylko okazję i, i przestrzeń na to, żeby sobie właśnie w lipcu gdzieś zasiąść przed telewizorem na te 5 godzin i, i nie goni nas jakaś pilna inna praca, bo Adam ze mną teraz też pracuje, no to cały czas próbujemy to Tour de France śledzić, wymieniać się spostrzeżeniami. Przynajmniej te najważniejsze etapy, Giro, Vuelta. wiadomo, że no dużo, dużo ciekawsze z punktu widzenia polskiego kibica to było w czasach, kiedy Rafał Majka był liderem swoich drużyn, kiedy Michał Kwiatkowski jeżdżąc w stepie był wystawiany jako lider na te jednodniowe klasyki we Flandrii, kiedy nie wiem, Przemysław Niemiec potrafił się w ucieczkę zabrać i, i bodaj na Kovadondze on wygrał etap na Vuelcie. Marczyński, dwa etapy WLT, -ty. więc tych kolarzy kiedyś jeszcze polskich było więcej i można było tak bardziej znaleźć sobie dodatkowy powód na oglądanie, poza tylko śledzeniem tego sportu. Aczkolwiek dalej mam ogromny sentyment do kolarstwa. A powiedz mi, bo też bardzo lubię kolarstwo. No i, no i natomiast... komentatorów kolarstwa, ta, prawda? Ta. Bo ja, wyro ja wyrosłem na tym legendarnym duecie. Jaroński-Wyrzykowski i, i siedzenie od rana do. Może nie od rana, ale przez cały etap z nimi to, to, to jest fascynująca e, historia. Natomiast. U mnie podejście do kolarstwa zmieniło się, jak ja zrozumiałem tę dyscyplinę, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że zacząłem ją rozumieć, bo jako młody chłopak, śledzący tylko i wyłącznie, nie wiem gdzieś tam jakiś wyścig pokoju, czy, czy ojciec, jak mnie zabierał na metę we Wrocławiu, jakiegoś etapu wyścigu pokoju, no to zawsze wydawało mi się, że po prostu ten najszybszy wygrywa i chciałbym, żeby na każdym etapie, obojętnie czy to jest etap w górach, czy to jest płasko, no, no najszybszy przybył jeden i ten, któremu kibicuję. Natomiast jako dziennikarz wcześniej regionalnego środka TVP pojeździłem trochę po takich regionalnych wyścigach, nawet od początku do końca etapu jakieś tam na Dolnym Śląsku, bo ja z Wrocławia pochodzę etapy wyścigu Bałtyk-Karkonosze czy Szlakiem Grodów Piastowskich, jak zrozumiałem, co się dzieje na całym etapie, jak ta drużyna pracuje na to, żeby jeden czy drugi tam przejechał, dojechał, w ostateczności wygrał, to wtedy zupełnie otworzyło mi to oczy na, na to, że to jest no, zupełnie inny sport niż, niż myślałem, że jest. Kolarstwo to jest ciekawe połączenie, gdzie, na, zwłaszcza w tych im dłuższy wyścig, tym, tym bardziej prawdą jest to, co powiem, takie ma wrażenie, gdzie ważna jest i dyspozycja dnia, i ogólna forma powiedzmy w, w, te, w zespole i twoja strategia. I jeszcze jakaś taktyka drużyny, która w wyścigach trzytygodniowych na przykład no, musi się rozciągać na te trzy tygodnie. Więc tutaj musi się w zasadzie wszystko zgadzać, jeżeli, jeżeli jest końcowy sukces. No i jest to bardziej sport drużynowy niż indywidualny. Niż się wydaje. Prawda? Na pewno niż się wydaje. Że to myśli się, no dlaczego on zostaje za tą grupą i ciągnie tego tutaj wstaw nazwisko, zamiast jechać i walczyć o zwycięstwo. No bo jak ten ktoś dzisiaj straci dwie minuty, a nie pięć. To jeszcze będzie na przykład w grze o zwycięstwo albo o podium. Więc y, tutaj bardzo, y, ba, bardzo jest to dużo bardziej złożony sport, niż się wydaje, że po prostu trzeba szybko pojechać z punktu A do punktu B. No, no nie do końca. No wcale nieprawda. Nie trzeba być najszybszym, wystarczy być pierwszym. A jazda indywidualna na czas. Y, y, to y, 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 y... jest narciarstwo alpejskie na dwóch kołach. No właśnie, ale y, y, jakby. Podobać się, że odgrywa tak ważną rolę w wyścigach yy, właśnie wieloetapowych? Podoba mi się, że odgrywa tak ważną rolę, bo kiedy pamiętam takie czasy przynajmniej tak mi się wydaje, że był taki moment, że kiedy ograniczono liczbę i długość czasówek, yy, to te wyścigi stawały się takie bardziej yy, szybciej się zamykały. Chociaż z drugiej strony, teraz mamy taką sytuację, że ci zawodnicy, którzy wyrastają na tych mistrzów kolejnych pokoleń, czyli Tadej Pogaczar, czyli Remco Eventpool, e, oni są tak samo dobrzy na czas, jak, jak w górach. No, były takie czasy, gdzie Miguel Indurain potrafił rozjechać wszystkich pod górę i rozjechać wszystkich na czasówce. E, potem było to trochę tak bardziej, bardziej zamieszane, gdy tam, nie wiem, no Joaquin Rodriguez, Purito Rodriguez, czy Alejandro Valverde, którzy tam się bili o zwycięstwa zawsze, oni mieli gorsze czasówki i można by mogło być tak, że oni nadrabiały w górach, albo na jakichś tam etapach z finiszem, stromem, pod, pod, na jakimś krótszym podjeździe, a tracili na czasówkach do Brytyjczyków, którzy byli bardzo dobrzy, więc to, to było ciekawe. Wydaje mi się, że teraz kolarstwo zdaje sobie sprawę, że nie może być jakichś bardzo dużo długich etapów, bo to jest Korzystając z takiej terminologii nieemisyjne w, długie, w długiej perspektywie. No i też nie może być tak, że czasówki są bardzo długie i dobry czasowiec, jeżeli jest przyzwoity w górach w ten sposób wygrywa. Natomiast to dodaje takiego zróżnicowania do tego kolarstwa tak jakby jak dobrze to ująć w słowa. Sprawia, że ten indywidualny w koniec końców sport staje się bardziej indywidualny niż, niż w sytuacji, gdy czasówki nie ma. Snuker, żurze nie kręcą? Bo to Krę... też jest sporo Krę... tego w eurosporcie kręcą snukera, śledzę, raczej Mistrzostwa świata plus wyniki, już nie mówię mecz, ale wyniki roniego Saliwana, bo no jest, były takie badania nawet robione. Komu się kibicuje w sporcie, to zwykle kibicujesz temu, kto wygrywa, jak masz pierwszy kontakt z tym sportem, czyli tam pierwszy świadomy kontakt. Czyli jest duża szansa, że jeżeli jesteś fanem piłki ręcznej, to twoją ulubioną drużyną jest ta drużyna, która odnosiła sukcesy jak miałeś nie, wiem, między 7 a 10 lat i ty do dzisiaj im kibicujesz bo to byli zwycięzcy z czasów twojego pierwszego kontaktu ze sportem w snookerze y, to było tak, że zgadza się U mnie było na, tak, że na, na ja, u mnie było tak, że ja zawsze kibicuję drużynie, której trenerem jest mój ojciec, także y, to jest prosta sytuacja. Ja mam to samo w koszykówce. <grym> tu jest prosta sytuacja. <grym> Więc, więc, ale tak i tak to jest. No ja mam duży sentyment do Roniego Salivana i jeszcze tak się trafiło, że, że to jest bardzo nietuzinkowa postać jednak. Ostatnio wyszedł jakiś tam wywiad z nim, że on sobie rozpatrywał amputację nogi w ogóle, albo wstawienie sztucznego biodra, żeby poprawić stabilność pozycji przy stole. To jest w ogóle po jakiś absurdem, nie? Że, że komuś przyszłoby to do głowy, żeby być lepszym w sporcie. No, a, a żużel... Pamiętam, kiedyś tata mnie zabrał kilka razy na żużel w Lublinie, to wtedy była... Pierwsza liga nie ekstraklasa, i to, to, to mi się bardzo podobało. I Grand Prix, jak było gdzieś do obejrzenia, to, to zawsze, zawsze rodzinnie, rodzinnie oglądaliśmy. No, w Lublinie też była jest duża kultura żużlowa, duża tradycje żużlowe, bo ten, jak, jak Polska Liga stawała się takim potentatem na skalę światową, no to właśnie do Lublina Hans Nielsen przyszedł jako mistrz świata. Tak, no ale Lublin ma też dużą tradycję, jeśli chodzi o kobiecą piłkę resztą, ale zdradziłeś mi przed nagraniem, że ani razu nie byłeś na, na meczu Montexu i czy tak, jak ta drużyna się przez lata na, nazywała, prawda? Nie, nie, ale cały czas śledzę. Teraz widzę, że w, znaczy wreszcie. Wiadomo, że chciałbym, żeby drużyna z mojego miasta wygrywała, ale wreszcie jest tam trochę większa rywalizacja na szczycie kobiecej ligi z tego, co, z tego, co kojarzę. No, aczkolwiek jest to ciekawa rywalizacja Lublina z Lubinem. Tak. Jedna tak. literka robi dużą e, różnicę. E, Dawid, mam takie pytanie do ciebie. Czy zdarza ci się jako kibic oglądać sport tylko emocjami, a nie rozumem? Oj tak. Oj bardzo. E, ale paradoksalnie y, mam taką historię, która, którą bardzo często opowiadam, ale to jest przykład tego, że ja po prostu zdrowy rozsądek był przeciwko temu, co, co ja, czemu ja za, za czym ja przemawiałem bardzo głośno w domu, bo jak były igrzyska w Turynie, to ja mówiłem, byłem przekonany, że najlepszy wynik w polskiej kadrze zrobi Tomasz Sikor. Ja nie wiem, że on zdobędzie medal, ale że będzie miał najlepszy wynik. No i dzień przed ostatnimi zawodami, y, gdzie Tomkowi, tak powiedziałbym, przeciętnie szło, nie to, że jakoś bardzo źle, ale przeciętnie. Justyna Kowalczyk na 30 e, dowolnym, no prawie złoto. Tam tak naprawdę na ostatniej prostej dała się, dała się ograć e, dwuminnym zawodniczkom o brązowy medal. No i pamiętam, że mój brat, który wtedy z kolei kibicował on Mówi, no, i co? Mówi, że Sikora <laughs> będzie najlepszy. Tam wcześniej to było chyba szóste miejsce kogoś e, na, tych, na, na tych igrzyskach. No to teraz chyba nie ma szans. A mówię, poczekaj jutro jest ze startu wspólnego bieg. No i Tomasz Sikora srebrny medal wygrał. I jeszcze, żeby było ciekawiej, na ostatnie strzelanie wbiegał właśnie z Bierdalenem. I Norwek miał dwa pudła, Tomek jeden. I, jedno. I, I dało się to oglądać, nie myśląc o tym, jak tam to wszystko tak, jest tak, tak. ułożone, znaczy, pod jakim kątem, tak, tak. jak to poleci. Ja, ja staram się tak pragmatycznie podchodzić i mówić, no chciałbym, żeby coś tam, ale wiadomo. Ale hmm. wtedy było tak, zobaczycie, on zrobi najlepszy wynik polskiej kadry, i, I żeby, mimo że wcześniejsze wyniki na tych igrzyskach za tym nie przemawiały, no to rzeczywiście ja byłem jakiś taki yy, takim zatwardziałym kibicem wtedy, że no to, to teraz się stanie po prostu. Nie, nie, ma, nie mam żadnych podstaw merytorycznych, żeby, żeby to twierdzić, ale to się teraz stanie. I jak na złość się stało. Czy nie jest tak, że to Twoje. Ta Twoja naukowa fascynacja, ta Twoja naukowa pasja przeszkadza ci czasami. W Ona mi bardziej sportu. przeszkadza w oglądaniu filmów. Sport, sport. Ja rozumiem, że to ma być emocje, rywalizacja i wtedy pewne rzeczy można odłożyć na bok. Ewentualnie nie wiem, po czasie doszukać się dlaczego było tak, a nie inaczej, co tutaj, co tutaj nie zagrało. Zresztą jak grałem w kosza, to też nie było tak, że ja sobie wyliczałem parabole każdego rzutu, tylko ufałem temu, co było wypracowane pamięci mięśniowej, trochę intuicji, na co się tutaj zdać. A, a nie było tak, że teraz w mojej głowie jakaś taka filmowa pauza, 3D przejazd kamery, jak w Matrixie, i tędy trzeba się udać, nie. No ale chociażby to, jak opowiadałeś o, o skokach kilkadziesiąt minut temu, o tych przelicznikach wiatru, oglądając skoki, jednak sobie to wszystko raczej raczej, raczej tego nie mieliś w głowie? Jeżeli są jakieś takie rozgrywki, które mnie bardzo interesują. To ja mam coś takiego, że. A może będę wiedział wcześniej, czy wygrał. Nie? Że tam patrzy na dystans, miał 6 punktów przewagi, skoczył 2 metry krócej, no to mamy 2 metry razy 1,8, bo to jest powiedzmy duża skocznia, czyli mamy 3,6 punkta. Na notach punkt, czyli mamy 4,6. I co tam za wiatr? Punkt, 5,6, dobra, utrzymał. Takie coś mi się zdarza zrobić, ale to nie jest tak, że ja tak sport oglądam. Są momenty, że ja tak sport oglądam, ale, ale to nie jest moje, moje konsumowanie tego, tego aspektu. No jednak rozrywki. Czyli jak z synami będziesz swoimi oglądał, czy oglądasz już sport, to tam jest po prostu pasja, trzymanie kciuków, emocje, a nie odpowiadanie. Słuchajcie, to jest boję się, że to, w koszykówce to... będzie to mhm. trudne, bo jednak w koszykówce na pewno jestem tylko taki widz w stanie dużo więcej zobaczyć niż, niż przypadkowa osoba, która, która ten sport ogląda na zasadzie. E no jednak jak zwykły człowiek, zwykły człowiek, to, to nie jest tak, że gorszy, tylko ktoś, kto w kosza nie grał, on tę dyscyplinę ogląda, to bardzo często skupia się na piłce. Co się dzieje, co robi zawodnik z piłką, natomiast bardzo często kluczowe dla powodzenia akcji w ataku czy w obronie jest to, co się dzieje w zupełnie po drugiej stronie. Ee, że... i to będziesz chciał swoim synom tłumaczyć wydaje mi się, że no, chcąc nie chcąc będę mógł na to zwracać uwagę tak jak na przykład mo moi rodzice zwracali na to uwagę, że ja tam jako młody chłopak oglądałem NBA i z bratem, ale zapakował z góry a, a tam było, no tak, no ale kluczowe było, że tam zasłoną uwolnił go wcześniej koleś i on. Nie, no fajniejsze jest to, że zapakował z góry. Ja wiem, wiem. Tam tam jakaś zasłona. Ja wiem, ja wiem, ale potem, jako ktoś, kto próbuje to powtórzyć i nagle nie wychodzi, bo nie wiem, kryje mnie niższy zawodnik, który cały czas jest w stanie mnie uprzedzić, nie jestem w stanie go minąć. No to jednak może być kluczowe, dlatego, żeby to w ogóle miało miejsce, że wcześniej była sytuacja, która sprawiła, że faceta, który ma 2 metry, krył ktoś, kto ma 20 i jest wolniejszy w pierwszym kroku. Albo na przykład ja miałem ogromne szczęście być trenowanym przez Przemka Łuszczewskiego, który, który był trenerem i w pierwszej, i w drugiej lidze, i też bardzo dobrym zawodnikiem. I na przykład on potrafił przygotować nas na mecz z lepszym rywalem, tak że przeciwnicy nie wiedzieli po prostu, co robić nagle, bo było powiedziane, że tego gościa tylko na prawą rękę i nie zmieniamy za nim biegamy, tutaj my robimy przekazania. I okazuje się, że można nadrobić jakieś yy, niedoskonałości techniczne, niedoskonałości defensywne, ofensywne zorganizowaniem drużyny jako całości. I, yy, I wydaje mi się, że czasami trudno, kiedy czegoś takiego się doświadczy, trudno nie zwrócić na to uwagi. Chociażby po to, żeby w towarzystwie jakąś taką ciekawą opinię wy, wygłosić, że wszyscy mówią, ale załadował, a ty mówisz, a zobaczcie, co się stało 5 sekund wcześniej. A to bliżej ci do takiego trenera, bo to też ciekawy wątek, który yy... Bazuje czy operuje analizami, statystykami, liczbami, konkretami? Czy do takiego, który, nie wiem, doświadczenie, intuicja, bardziej takie y, 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 kierunek na cechy wolicjonalne, na takie bardziej psychologiczne podejście A To jest, to jest do, powodu... bardzo ciekawe pytanie, i jeżeli słucha tego jakiś młody koszykarz, to y, ja mam takie przemyślenie, że powinny być takie dwa okresy, y, żeby, po, że każdy powinien przed 20 rokiem życia. Kiedy wchodzi się już na poważnie w seniorską koszykówkę, już w zasadzie nie ma odwrotu do tej młodzieżowej i ktoś myśli o poważnym graniu, to powinien mieć kontakt z jednym i drugim typem tego trenera, o których mówisz, jeżeli można to tak powiedzieć. W sensie. A może dobrze, żeby trener był i taki, i taki? Czy, ee, czy, czy, czy nie? To, to jest po pierwsze bardzo trudne, a po drugie, na przykład mój tata, który jest trenerem koszykówki, on jest świetnym trenerem młodych zawodników, ja uważam, bo on ma, e, potrafi zauważyć predyspozycję zawodnika, i potrafi z nim popracować nad takimi indywidualnymi umiejętnościami, które są niezbędne, żeby grać potem na wyższym poziomie. I w zasadzie wszystkie rzeczy, które umożliwiały mi zdobywanie punktów w seniorskiej koszykówce, ja się ich nauczyłem od mojego taty. On mi po powiedział, że no ja jestem powiedzmy taki dynamiczny, może bym się nauczył takiego ruchu. I potem się okazało, że rzeczywiście, jeżeli ja opanowałem to zagranie, to byłoby im łatwiej potem zdobywać punkty, robić coś na boisku. Natomiast kiedy wchodzi się w tę seniorską koszykówkę, to tutaj dużo ważniejsze staje się przygotowanie pod konkretnego rywala, zorganizowanie drużyny jako całości i w ataku, i w obronie, zaakceptowanie swoich ról, że ktoś, kto całe życie na przykład zdobywał punkty, nagle okazuje się, że nie jest pierwszą opcją w ataku. I, i mój, moje pierwsze wejście w seniorską koszykówkę nie było zbyt udane właśnie dlatego, że ja tak jakby nie byłem na to gotowy. Że, że nie będę, tak jak byłem, w młodzieżowych rozgrywkach pierwszą opcją w ataku. Więc wydaje mi się, że zabrakło mi takiego etapu z tym trenerem, który by mnie wprowadził w to, czym tak naprawdę jest seniorska koszykówka. E, trenerzy, którzy się specjalizują właśnie w takich cechach, e, jak mówię, ewolucjonalnych, czyli e, żeby dawać z siebie wszystko, to tego się trzeba nauczyć do pewnego momentu, a potem to, co się umie. Indywidualne umiejętności. Moim zdaniem, żeby być dobrym koszykarzem, trzeba mieć do perfekcji opracowane trzy zagrania, więcej nie potrzeba i umieć rzucać. Czyli rzucać i trzy zagrania, nie trzeba umieć dwudziestu. I potem traf, wchodzisz do seniorskiej koszykówki, zadaniem trenera jest te trzy zagrania wkomponować w zespół. Twoim zadaniem jest dać się w ten zespół wkomponować i nauczyć się te, tej koszykówki trochę inaczej, takiej jako, dru, jako prawdziwie zespołowego sportu. Tak, ale też mam wrażenie wierzyć, w... bo będziesz miał te umiejętności, będziesz znał te zagrywki, będziesz wiedział, co masz w danej sytuacji zrobić, ale jeśli nie będziesz wierzył w siebie, jeśli będziesz. Ale to właśnie z wiary w siebie wynika to, że masz do tego perfekcji że... trzy zagrania opracowane i wiesz, że jak już to robisz, to ty to robisz najlepiej w, w lidze, na przykład. Bo akurat tak mi się teraz przypomniała e, przemowa Ala Pacino w męskiej grze no, w genialnym e, filmie. Nie, to... Przemowa, która jest pokazywana nawet na, na, na szkoleniach motywacyjnych. E, Tylko widzisz, jest zdaniem... wykorzystywana nawet przez trenerów. Moim zdaniem, takie coś może się sprawdzić e, w drużynie. Raz, raz czy dwa razy na sezon, kiedy przychodzi ten naprawdę ważny moment, ale y, poprzez emocje, wy, wykrzesywanie z zespołu czegoś więcej, na dłuższą metę przestanie działać. No bo jeżeli ty będziesz cały czas próbował inspirować, to w pewnym momencie to się wysyci, nie? Jeżeli ty cały czas będziesz próbował zawodników, y, mówiąc y, półbrzydko, opieprzać, to oni też się znieczulą w pewnym momencie na te twoje napady złości. Tak, ale to, to, to Więc, nie jest raczej, mi nie chodzi to o napad złości, tylko jednak właśnie taką pozytywną Tak, ale to, moim zdaniem to się sprawdzi właśnie dwa razy, że przychodzi ten ważny mecz i wtedy, i, i moim zdaniem... Trzeba jeszcze umieć grać po prostu. Co? Tak, po, po pierwsze trzeba umieć grać, ale w pewnym momencie właśnie wtedy jest ważna taka wypowiedź trenera i to zadziała dwa, trzy razy w sezonie. Jednak większość, większość meczów, większość spotkań wygrywa się umiejętnościami i zorganizowaniem. I przychodzą te trzy ważne mecze w sezonie na styku, gdzie trzeba wykrzesać się więcej, i wtedy to się przydaje. Natomiast jeżeli trener na tym by polegał, to w mojej ocenie to jest trochę, trochę na dłuższą metę stracone. Nie wiem, wracając do piłki ręcznej, ja mam wrażenie, że za trenera Biglera trochę tak wygrywaliśmy mecze. Że on nagle potrafił w końcówce emocje tych zawodników wywołać i Paradoksalnie wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak wygrywasz na dużym turnieju, nie Mistrzostwa Europy w Polsce, chyba gdzie tak dotkliwie dostaliśmy od Chorwacji, z Chorwacją, nie, ze Słońcami. Wcześniej parę takich meczów na styku wygraliśmy, gdzie w końcówki decydowały, i to było tak, że on wykrzesywał z tych zawodników, wykrzesywał więcej, wykrzesywał więcej, i w pewnym momencie to już było wyeksploatowane. Nie chcę, żeby jedna rzecz mi umknęła, którą powiedziałeś przed chwilą. Nauka w filmach ci przeszkadza? dane filmów? Bo co, bo, bo, bo herezje są Ojej. Eee. pokazywane, tak? Czasami są rzeczy, które się po prostu tak bardzo nie zgadzają, typu chloroform, porywam cię chloroformem. Wiesz, nasączam chusteczkę, przykładam i to odpływasz w trzy mhm. sekundy. No nie, to tak nie działa. Chloroform <laughs> tak nie działa. Owszem, on może cię znieczulić na przykład, ale musiałbyś z nim trzy minuty pooddychać. To się mi jest celem, albo serum prawdy, pentotal sodu. Ci I tymi wszystkie tajemnice, które chciałeś ukryć, opowiesz. Nie, no to jest narkotyk, który sprawia, że po prostu zaczniesz gadać, ale prawdopodobnie od rzeczy tego typu, nie wiem, jest. Czar... Czarna Wdowa miała ostatnio taki film marvelowski, gdzie na koniec jest wybuch, który jest wielką eksplozją, zrobioną taką na potrzeby asetem, na potrzeby wielkiej eksplozji na przykład budynku, i on jest zminiaturyzowany, żeby coś wybuchło przed bohaterką filmu. I nagle to po prostu robi się śmieszne, nie? I, I ja takie rzeczy niestety gdzieś tam wychwytuję, że no, tu z, strasznie długo coś tutaj spada, nie? To tak, nie? Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać do końca. Oppenheimera widziałeś? Jeszcze nie. Niestety posiadanie dwójki dzieci i umowy z żoną, że idziemy na film razem, skutecznie to na razie uniemożliwiło. Mam takie jedno pytanie a propos właśnie tego filmu, który jest dosyć no, głośnym filmem, jeśli chodzi o ten kończący się rok. Czy gdyby tobie powierzono kierowanie projektem Manhattan, to byś się zgłosił, czy miałbyś moralnie? Ile minut temu rozmawialiśmy o piłce ręcznej? <grym> Rozterki. Wiesz, no łatwo nam jest rozliczać bohaterów przeszłych wydarzeń z perspektywy dzisiejszych czasów. No, nie jest niczyją winą to, że żył w przeszłości i to nie jest wcale tak, że ci ludzie kiedyś byli głupsi albo bardziej naiwni. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której moja wiedza jest taka, że szaleje wojna światowa, jest szansa, że taki, tego typu projekt tę wojnę szybciej zakończy. I na dodatek, dochodzą do ciebie informacje od naukowców, że Niemcy już pracują nad takim rozwiązaniem, no to wydaje mi się, że większość naukowców, czy większość osób, które, które czułyby się kompetentne, by się tego podjęły. Natomiast czy ja bym się tego podjął, no wydaje mi się, że ja dzisiaj nie mam takich kompetencji, żeby, żeby czymś takim zarządzać, więc nie oponowałbym na zasadzie, nie, nie róbmy tego, tylko znajdźcie kogoś lepszego. Bo decydowałoby kompetencja, ale gdyby się miał, to rozumiem, że. Szczerze że, mówiąc, że, żeby się podjął. Ale to jest taka no, piękna, hipotetyczna sytuacja, która się nigdy nie wydarzy. Ja na razie decydowałem, czy chcę skomentować skoki, wrócę. To, to, są, moje, to są moje problemy. Dokładnie, to wróćmy do sportu. Czy e, nauka, technologia spowoduje, że nam się, że ten sport będzie w najbliższych latach e, wyglądał inaczej? Czy. W jaką stronę generalnie zbierza sport przy rozwoju właśnie technologii i przy wpływie nauki na to, co się w sporcie dzieje? Ja może poszerzę, nie sobie, tak ogólnie te, może poszerzę sobie to pytanie wiedza naukowa, o tak, mhm. nawet nie tylko technika, technologia. No Na pewno bardzo budujące jest to, że kiedy jeszcze ja kilkanaście lat temu uprawiałem tę koszykówkę, wchodziłem do, do seniorskiej koszykówki, no to fizjoterapeuta w drużynie sportowej na poziomie pierwszej ligi to był takie, no my traktujemy sprawę poważnie. Teraz te najlepsze zespoły sportowe fizjoterapeutów w drużynach młodzieżowych mają po to, żeby szybko wychwycić jakieś niepoprawne, niepoprawności, jeżeli chodzi o sposób poruszania się, żeby zapobiegać tym kontuzjom, a nie tylko je leczyć. Dużo lepiej rozumiemy to, że to jest takie trochę holistyczne podejście i to nie na, w perspektywie sezonu, o którym rozmawiamy, tylko w perspektywie wielu lat. Jeżeli chcemy wyszkolić kompetentnego zawodnika, więc wydaje mi się, że pojedynczy zawodnicy mogą czerpać z tego korzyść w miejscach, gdzie mogą z tego korzystać. Jest też taka ciekawa koncepcja, którą kiedyś usłyszałem i też znowu bardzo chciałbym powiedzieć od kogo, ale sobie nie przypomnę, że to, jak świat się rozwija, sprawia, że w wielu dyscyplinach sportu powstaną takie. Puste przestrzenie w niektórych krajach. To znaczy, te najbogatsze kraje będą korzystały właśnie z tej najnowszej technologii do szkolenia, nie wiem, piłkarzy powiedzmy, I, i będą ludzie wchodzili do dosłownie cybernetycznych pomieszczeń, gdzie piłka może wylecieć z każdego miejsca. Tu ci się stąd wyleci, tu ci się zapali i ty musisz y, y, tą piłką tam trafić z odpowiednią siłą i dostajesz natychmiastowy feedback. Stoisz, to był trener, kręcą cię kamery 3D, potem masz odprawę, briefing z tego treningu i zwracają ci uwagę tu popraw, tu popraw, tu popraw. Dobra, leć spróbuj. I ty się w ten sposób rozwijasz i będą kraje, które będą, które my byśmy określili teraz jako rozwijające się. Gdzie tego nie ma i jedyną rozrywką tak naprawdę dzieci jest kopanie jakiejś takiej obdartej piłki na, na ulicy i po prostu te dzieci robią to 10-12 godzin i tak budują swoją sprawność fizyczną i kompetencję w tej dyscyplinie. A jednocześnie są też kraje, w których ta technologia nie jest zastosowana, ale dzieci, które, z których potem wyrastają sportowcy, yy, mają inne rozrywki niż wyjść na dwór i pokopać piłkę, i to jest na przykład gra na PlayStation. Gdzie ta podaż potencjalnych sportowców będzie przez to nieodpowiednia, zbyt mała, albo nie będą mogli oni skorzystać z tej technologii, co rówieśnicy w bogatszym kraju, a jednocześnie nie będą tyle się ruszać, tyle trenować, co rówieśnicy w uboższym kraju, i oni będą słabiej wypadać, na przykład w zawodach sportowych. Więc myślę, że to jest bardzo złożone zagadnienie. Trochę jest niepokojące, moim zdaniem, bo ja bym sobie życzył, żeby jak są zawody sportowe, to żeby była jak największa różnorodność. Żeby nie było tak, jak na przykład jest trochę w żużlu, bo musimy to uczciwie powiedzieć, że tam jest 6-7 krajów, które się tak naprawdę liczą, plus pojedynczy zawodnicy z nie wiem, Niemiec, Łotwy. No ale a, a, albo w Twoim, czy, czy w kolarstwie, o którym rozmawialiśmy. Czy chcemy, żeby. Zakładam, że tak. No Byłoby dobrze, żeby każdy z tych kolarzy, no. który jest w perytonie, jechał na takim samym e, tak. rowerze. Czy, czy jednak. E... A, to wiesz, pogadaj z Formułą 1. Mhm. No, no. Przekonaj Mercedesa, że powinien jeździć wolniej. Tak, w ogóle Formuła 1 teraz przez dominację Red, Red, Bulla. Red Bulla mocno. Nie wiem, tak mi się wydaje, straciła na atrakcyjności. Bardzo straciła na atrakcyjności. I to jest. Na, to się robi atrakcyjnie w momencie, jak się, nawet nie tyle Red, Red Bullowi, co Maxowi Verstappenowi. Coś przydarzy tak. w kwalifikacjach i on będzie wiadomo, że nie będzie wszystkim 20 sekund uciekał, tylko będzie musiał te 10 osób wyprzedzić. Ale, ale od, odbijając może, Formuła 1 to jest specyficzny sport, tak jak wszystkie sporty motorowe. No wydaje mi się, że ta technologia to może być taki miecz obosieczny. Z jednej strony będziemy mogli ten sport uprawiać dłużej, zdrowiej i bezpieczniej też, no bo chociażby bandy na, na, na żurzu Yy, życie. Yy, ratują życie. No, nie, nie, nie bójmy się słów, więc dłużej, zdrowiej i bezpieczniej będzie można uprawiać, ale jednocześnie powstaną takie właśnie nierówności, wydaje mi się, no bo technologie są w pierwszej kolejności wdrażane w tych krajach bogatszych i, i, i też boję się troszeczkę, że w momencie i myślę, że tutaj też duża rola jest tych wszystkich federacji, żeby nie pozwolić na jakąś taką, nie wiem, sport dwóch prędkości yy, i, i stąd pewne ograniczenia mogłyby się, mogłyby się pojawić. No w skokach widać teraz y, taką próbę urozmaicenia trochę, jeżeli chodzi o skład narodowościowy Pucharu Świata. Czy to jest celne, czy nie, to jest inna sprawa. Tak, zmniejszono liczbę. Y, tak, kwoty dla największych. Tak, tak. I, i, I ci najlepsi mają mniej skoczków y, na poszczególnych y, y, konkursach. Y, czy ty jesteś. Niespełnionym sportowcem, niespełnionym koszykarzem? Czy zakończenie kariery było bolesne? Było bardzo dla mnie bolesne. Głównie dlatego, że miałem rozwalone kolano, ale. Bo ja jestem po dwóch operacjach więzadeł krzyżowych. Dwa razy zrywałem więzadło krzyżowe i potem naderwałem je trzeci raz. I biorąc poprawkę na to, że. Może trochę tak z perspektywy czasu żałuję, że nie podjąłem jeszcze jednej próby, ale na przykład drugi powrót do koszykówki był dla mnie bardzo bolesny, bo te uszkodzenia w kolanie były tak duże, że interwencja chirurgiczna była skutkowała tym, że mi się porobiły jakieś tam zbliznowacenia i, i po prostu ja nie pamiętam po drugiej operacji jednego tygodnia, w którym bym przeszedł trening bez jakiegoś takiego uczucia niespodziewanego bólowego, żebym odzyskał pełnie komfortu. Ponieważ to było lewe kolano uszkodzone, ja przez większość, jako osoba praworęczna, przez większość mojej kariery byłem zdecydowanie lepszy w akcjach na lewą stronę. Tak sobie to wypracowałem. I, i doszło do tego, że w zasadzie nie było różnicy między prawą i lewą ręką, jeżeli chodzi o manewry, co, co było dosyć korzystne, powiedzmy. No ale próbowałem to obchodzić, jak mogę. Zmieniłem trochę technikę rzutu też, żeby odbijać się bardziej z prawej nogi, żeby żeby ta lewa nie działała, ale to były tak z perspektywy czasu doraźne rozwiązania. Czy czuję się niespełniony? No, wydaje mi się, że w momencie przed drugą kontuzją, kiedy miałem ogarnięte, powiedzmy, już wszystko ze swoim ciałem, tak, żeby się kompetentnie poruszać, no to mogę śmiało powiedzieć, że polska koszykówka była wtedy na takim etapie, gdzie wprowadzaliśmy obowiązek x Polaków w składzie drużyn ekstraklasowych, x Polaków na boisku, że zagrałbym w polskiej ekstraklasie, gdybym chciał. To był taki poziom, że w drugoligowych rozgrywkach, wcale nie jakoś zaginając się na nie wiadomo ile rzutów, ja byłem w stanie prawie 20 punktów i prawie tam 8-9 zbiórek robić w drużynie, która się biła w czołówce, w czołówce tej ligi na tam 40 prawie procentach rzutów za trzy. Zawsze to był mocny mocny aspekt rzuty za trzy, więc wydaje mi się, że z moją tam dynamiką, predyspozycjami i jeszcze właśnie takimi cechami charakterologicznymi, że jak się zaczynał mecz, przed meczem ja zawsze miałem taką delikatną tremę, że dobra, no to jedziemy, ale piłka szła w górę. I po prostu, no, jak ja nie dałem z siebie 110%, to potem byłem przez dwa tygodnie zły. Byłem zły na siebie i byłem zły jeszcze na przykład na kolegów, żeby mi nikt nie powiedział, że, że się gdzieś tam obijam. Przykro mi, że... Je, tak, tak. Przykro mi, że w swoich warunkach nie, nie, nie skończyłem tego, że, że jakaś, jakieś inne wydarzenia o tym, o tym zdecydowało. I to, że mm, zacząłeś... Sponsorować, tak, jak rozumiem, drużynę, w której występowałeś mm. wcześniej, w I którą, linię, którą zakładałeś i to było trochę taka, taka rekompensata za to, że no ja, nie grasz już? Ja zawsze starałem... takie poczucie, że byłaś, że chcesz być blisko i, ja, i coś musisz zrobić? Ja przez długie lata byłem kapitanem tej drużyny i e, zawsze wychodziłem z założenia, że zamiast tam oczekiwać od innych, no to starałem się dać przykład, że trzeba dać z siebie naprawdę dużo i na treningu, i na meczu. Dla mnie treningi to była ogromna przyjemność, bo robiąc doktorat z chemii, ja sobie wtedy przestawałem myśleć o adsorpcji związków barw barwników na węglach aktywnych. Tylko teraz ważne było, żeby celnie podać, dobrze rzucić, dobrą decyzję podjąć. E, może trochę potem w szatni pożartować, więc mi tego bardzo brakowało. Starałem się być przy tej drużynie jakkolwiek pomóc. No, a ponieważ wtedy już ten mój biznes związany z popularyzacją nauki był na tyle. Opłacalne, że, że mogłem sobie pozwolić na jakoś tam symboliczne wsparcie i bardziej rozpromowanie tej drużyny w poszukiwaniu kolejnych sponsorów, no to, to się na to zdecydowałem. I kontynuowałem to przez bodaj dwa czy trzy lata, już w tym momencie nie pamiętam. Ale pod Egidą, uwaga, naukowego był KOTU, ta drużyna po połączeniu ze startem, z drugą drużyną, z rezerwami startu Lublin awansowała do pierwszej ligi. I ta drużyna nazywała się? Najpierw UNB. Nie, przepraszam, Uwykrzyknik NB, ktoś niepotrzebnie tam stawił wykrzyknik, bo z kolei skróty w relacjach meczowych są trzyznakowe i było Uwykrzyknik N z jakiegoś powodu za UNB, ale dobra, było Uwykrzyknik NB e, AZS UMCS Lublin, a potem UNB e, AZS UMCS Start drugi Lublin. Taki miż masz trochę, co? Taki, strasznie dużo tego było, ale to UNB było na początku. Tak się Jedziemy. zastanawiam, jak, nie wiem, czy mieliście jakieś, jakąś grupę kibiców, co oni mogli krzyżeć na trybunach? Czy były jakieś Wulgaryzm. Czy jakiś tam uwaga naukowa byłko coś? Czy nie, coś? to koszykówka jest na tyle trochę jednak niszowym sportem, zwłaszcza na tych niższych poziomach rozgrywkowych, że, że tam przychodzą ludzie, którzy dosyć dobrze się orientują w tym krajobrazie i nie trzeba, nie są zagubieni. Raczej to chodziło o to, że tam się skandowało AZS. Ja sobie też bardzo chwalę to, że, że w czasie kiedy. Kiedy grałem na boisku, jeszcze to zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam się rzucałem po piłkę, wpadałem w okolice kibiców, i oni tam słychać było, że dobrze, 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 dobre. dobre nie? Więc y akurat jeżeli chodzi o te reakcje z trybun, to myślę, że właśnie Przemek Łuszczewski pilnował, żeby nie było tak, że ktoś miał wrażenie, że nie dajemy z siebie wszystkiego. On nam potrafił bardzo dosadnie przypomnieć o tym, że to może być za mało, żeby ten mecz wygrać więc mieliśmy też takie grono kibiców, którzy bardzo doceniali to i wiedząc, co się dzieje w kuluarach, że na przykład w trzeciej lidze był taki moment, że nasza hala nie dostała tak jakby akredytacji lokalnej, bo tam się odbywały też WF-y uniwersyteckie przez wiele lat i ona była nieczytelna trochę pod względem układu linii i my musieliśmy ją pomalować w środę, mecz był w sobotę, jeszcze WF-y jakieś miały być i w środę i w czwartek rano i, i siedzieliśmy w osiem osób, wymyślaliśmy, jak to najszybciej pomalować w ciągu nocy, kupiliśmy farbę, nie wiem, powycinaliśmy jakieś wzory, bo tu przydała się naukowa wiedza, że promień krzywizny linii rzutów za 3 jest zawsze taki sam, więc można wyciąć taki szablon i niezależnie, gdzie go przyłożymy, jeżeli zaczniemy już te, te krzywizny robić, no to możemy tak jakby doprowadzić całą linię rzutów za trzy po szablonie i, i malowaliśmy te, te, te hale gdzieś po nocy, więc ci ludzie, którzy potem nam przychodzili na nasze mecze, oni historię znali i myślę, że też doceniali to, że my nie jesteśmy tutaj jakimiś najemnikami, którzy przyszli po pieniądze, tylko nam po pierwsze zależy na tym, żeby ta drużyna się rozwijała i... No, żeby funkcjonowała. Tak żeby funkcjonowała i naprawdę dużym kosztem jest okupione to że, że my chcemy dla dobra tej drużyny grać, a nie, że ktoś nam powiedzmy nie wiem, zapłacił i, i ten mecz wyszedł gorzej niż inne, bo nam się nie chciało. Nie? Wszyscy wiedzieli, że nam się wszystkim bardzo, bardzo chce. Ale jakby były jakieś wybory, no, na najoriginalniejszą nazwę zespołu w Polsce, to jakbyście rozwinęli zwrot. Jakbyśmy rozwinęli, to bylibyśmy w tam... czołówce. Myślę, Myślę że, że na pierwsze miejsce mogłoby być. King Wilki Morskie Szczecin, tak. czy tam Twarde Pierniki Ariwa Toruń, było kiedyś coś, Polski Cukier Twarde Pierniki Ariwa Toruń, coś takiego. Na w Żurzu też zawsze są sponsor za sponsor. No, a teraz w ja, no, no, grają, nie wiem czy wiesz, koszykarskiej, Dziki Warszawa. Dziki Warszawa. I dziki to nie jest sponsor, tylko to jest nazwa klubu Dziki. Mają ulubioną drużyną w piłce ręcznej plażowej, bo ja z kolei interesuję się, poza reprezentacją Polski, którą jeszcze do niedawna możecie spróbować, są Pyrki Poznań na przykład. To jest też e, oryginalna e, nazwa. E... A tak, Kiedyś były w koszach hawajskie koszule Żory. I tego to już w ogóle nie rozumiem. No tak. Ciekawe, w jakich koszulach grali. E... W takich. Grali takich? W tak. hawajskich? W takich, a la w <laughs> kwiatowe wzory. tak. Kibicujesz komuś w NBA? Od zawsze kibicuję San Antonio Spurs. Odkąd pamiętam. Akurat tak się składa, że akurat gra tak tak składa. na Socha. Tak, akur akurat tak się składa, ale bardzo mi e, bardzo doceniałem. Znaczy, wiadomo, pierwsze lata kibicowania San Antonio to są lata, kiedy oni byli na topie, e, ale bardzo doceniałem później, nawet takim trochę gorzej, szło to, że oni grali taką koszykówkę zupełnie nieprzystającą do NBA. Teraz NBA bardzo się zeuropejzowało. Tam jest wielu europejskich zawodników, którzy bardzo często są wiodącymi postaciami w swoich zespołach. I mam wrażenie, że właśnie to takie otwarcie na koszykówkę europejską, które prezentowało San Antonio Spurs czy Greg Popowicz, na taki właśnie schemat kosztem gwiazdy i jej indywidualnych umiejętności to, że to, 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 to był ważny taki symptom dla mnie, że no nie muszę najwyżej skakać, nie muszę najszybciej biegać. Nie muszę nie wiadomo jak być atletyczny, żeby, żeby być. Czasami, czasami, właśnie, wystarczy mieć opanowane trzy rzeczy. Tak jak Tony Parker rozgrywający wielotni San Antonio Spurs miał rzut z pół dystansu bardzo dobry. I przewracając się po pivotach, po obrotach, po spinmówach, potrafił rzucić jakieś takie nieprawdopodobne layupy. I on miał te dwie rzeczy opracowane do perfekcji, czyli obrocik bardzo szybki, on był niski, potrafił te piłkę jak znów pancerka yy, na lodzie przyciągnąć blisko, mniejszy moment, szybszy obrót i gdzieś wyrzucić ją tak w sposób półkontrolowany i trafić. Więc to mi pokazywało, że no wcale nie musi ładować piłki z góry, żeby być e, ważnym zawodnikiem e, i z sukcesami i grać na najwyższym poziomie. Uemba Niama może być e, absolutną gwiazdą? Nie wiem. E, ja jestem trochę bardziej sceptyczny względem niego. E, Bo nadzieje są ogromne. Nadzieje są ogromne, potencjał jest ogromny, ale czy on będzie takim dominatorem, jak niektórzy oczekują, że będzie... No tam nawet nie. są jakieś porównywania do Lebrona Jamesa, prawda? Już z miejsca właśnie. Da, da. Po pierwsze to są gigantyczne ciężary narzucone na barki kogoś, kto nie wyrasta w, w takim amerykańskim stylu, bo Amerykanie od, od, od najmniejszego lubią sobie nałożyć, że no tutaj prospekt numer jeden draftu 2036, ten sześciolatek to będzie, nie? Oni, oni tak jakby potrafił w tym dorastać, no on się nagle trochę znalazł tak naprawdę w tym miejscu. No, i też jego budowa ciała, tak jak jest niesamowita i umożliwia mu robienie niesamowitych rzeczy, tak też stwarza pewne wymagania. Po pierwsze, żeby obudować to odpowiednio mięśniami, bo ewidentnie teraz widać, że, że trochę brakuje mu siły fizycznej. I jednocześnie on trafia na zawodników, którzy nie są bardzo dużo niżsi, ale są równie sprawni, a może nawet sprawniejsi, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po boisku, więc. No tutaj ja bym się wstrzymał z przypisywania jakichś takich niesamowitych historii, tylko że to jest człowiek, który będzie definiował koszykówkę przez najbliższe dwie dekady. Może tak być, ja nie mówię, że nie będzie, ale widzę dużo, dużo potencjalnych mankamentów. Na pewno, jeżeli ktoś z tych świeżych zawodników ma to zrobić, no to może to być albo Luka Dončić, który jest. Nie wiem, no on ma gdzieś dodatkową parę oczu. Nie wiem, on może jest jak ważka, że widzi ten świat trochę wolniej, że jest w stanie to wszystko w takim tempie przeanalizować i, i znaleźć nie wiem, linię podania, czy, czy, czy zagranie spod gościa 20 centymetrów wyższego, który w ogóle nie wie, co się dzieje pod koszem, czyli w jego strefie komfortu teoretycznie. Eee, i, I myślę, że to są dwaj zawodnicy, Europejczycy, paradoksalnie, którzy będą decydowali o tym, jak będzie wyglądała koszykówka w najbliższych, w najbliższych latach. Czy Wembin będzie all time greatest? Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Za trzy lata na pewno będzie łatwiej odpowiedzieć, no bo może być tak, że on za trzy lata będzie wyglądał dokładnie tak jak teraz, będzie rzucał te 20 punktów, robił 8 zbiórek, ale 20 punktów, 8 zbiórek, no to nie jest poziom, który pozwala mówić tam, dołączać go do Jordana Bryant'a, czy, czy Lebrona Jamesa. Dawid, chciałem teraz cię, jako że masz szeroką wiedzę sportową i, i na pewno będziesz miał coś ciekawego do powiedzenia, w taką zabawę wciągnąć, że ja podaję ci nazwisko sportowca i, i proszę ci o jakieś skojarzenia akurat z tą osobą. Okay. To mogą być krótkie, to mogą być dłuższe skojarzenia. Kilka takich nazwisk wybrałem. Pierwszy z nich to Diego Maradona. Ale mamy mówić o narkotykach? Słuchaj, jeśli to jest twoje pierwsze skojarzenie? To jest moje pierwsze skojarzenie narkotyki. Zdecydowanie. Z... Nie wiem, no na pewno ręka Boga. To jest to na pewno. E, e, pamiętam, że z przebitek z jakiegoś filmu o Diego Maradonie, że tym strzelał gole z rzutów rożnych bezpośrednio i, i był w to naprawdę niesamowity w Napoli. No i jeszcze mam skojarzenie z czasów gry w Barcelonie, jak któryś z obrońców atletiku Bilbao mu tam pogruchotał kostkę bodajże. A lubisz w ogóle piłkę nożną? E, czy akurat... akurat myślę, że z tych drużyn, ze sportów zespołowych to, to jest taka końcóweczka mojej listy. Jak są jakieś rozgrywki, e, które mnie trochę bardziej interesują, czy gra kadra, żeby być na bieżąco z memami, to, to oglądam. Okej, okay, to już więcej nie będzie z piłki. Iga Świątek? Moje skojarzenie jest takie, że dawno nie widziałem takiej tenisistki, która była tak bardzo powtarzalna. Ashley Barty była powtarzalna, ale Iga Świątek moim zdaniem jest poziom wyżej, jeżeli chodzi o powtarzalność, taką stabilność formy. To znaczy nawet jak ona ma fluktuację formy, to nie jest tak, że ona nagle odpada w pierwszej, w drugiej rundzie, tylko przypadkowych porażek ja bardzo mało pamiętam z, z ostatnich lat u I, I paradoksalnie, a mam skojarzenie, to są kanapowi kibice. Jak przegrała Iga w tym roku ze Switoliną. to rozmawiałam z moim tatą i z wujkiem. Ktoś mówi, nie no czy to, 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 to... Koniec Igi? Iga się kończy? No, jak ona miała to wygrać? Ja myślę, kurde, zrobiła niesamowity wynik na trawie, na, na, na nawierzchni, w której jest tam niekompetna. A, dlaczego ona nie gra dropshotów? Ja Przecież tam jest sztab ludzi, no to ma jakiś pomysł, przecież zobaczcie, że ona jak pierwszego Rolanda wygrywała, to ona grała te skróty bardzo często ale odkąd je przestała grać, to wygrała x razy więcej tych turniejów w cyklu WTA. Może zaufajmy temu, że to jest numer jeden, który dominuje na mączce, jest bardzo bardzo dobry na twardej nawierzchni, jest coraz lepszy na trawie. Może nie bądźmy malcontentami. I myślę, że jeszcze akurat e, turniej na Wimbledon i Wimbledonie też Iga wygra. Mam wrażenie, tak, bo, bo to jest że właśnie ten ostatni pokazał, że ona tutaj się bardzo mocno rozwinęła. Tak, bo jak się pojawiały takie zawodniczki, które gdzieś tam pukały do tego topu, to ja mam wrażenie, że one jednak były dużo bardziej niestabilne niż ich świątek, jeżeli chodzi o dyspozycję na przestrzeni całego sezonu. To nie jest przypadek, że ona dwa razy kończy jako jedynka, nawet jeżeli w tym sezonie miała słabsze momenty. To potrafiła się tak jakby z tego bardzo szybko, bardzo szybko odbudować, a nawet w przypadkach Sereny Williams, która absolutną dominatorką swego czasu była, jako ja, że takie sytuacje, że niespodziewane porażki jej się takie trawiały. No my w sytuacji, w której ona przegrywa z Jeleną Ostapienko, e, nie pamiętam już, w którym tam turnieju przed, przed e, w tej końcówce sezonu, no to my wiemy, że Jelena Ostapienko jej nie leży. Ona no, tam z 0.3 chyba bilans. No nawet chyba już więcej. 3, czy tak. 0 właśnie teraz. Jak przegrywa na trawie ze Switoliną w, w, na Wimbledonie, to my wiemy, że ona pokonała dużo zawodniczek już takich naprawdę solidnych wcześniej i z tą Switoliną, to nie jest tak, że ona została rozjechana, tylko tam był Powrót, ona wytrzymała psychicznie, to też jest e, dosyć istotne, że, e, że bardzo często jest tak, że zawodniczki e, w, w tenisie, z tego co ja śledzę, potrafią się tak załamać w pewnym momencie. A ona, I, i Iga też tego on, doświadczała, bo tak. pamiętamy, że w tym kontekście IGA też nad sobą bardzo mocno pracuje i też tak. się rozwinęła. Ale ona nie tak. pęka na przykład. I widać po prostu to, że ona ma coraz mniej słabych punktów i, i moje skojarzenie jest takie, że no kurczę, no. Może się wstrzymajmy z oceną taką na zasadzie, jak ona chce grać na tej trawie, jak ona nie gra dropshota. Usain Bolt? To jest moja myśl, czy ktoś pobije jego rekord świata, ale na 200 metrów bardziej. Wydaje mi się, że on jest nieosiągalny. 19-19. Tak. No to, 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 to jest pytanie... To, to, to jest moje takie rozważanie, czy da się pobiec szybciej na 200 metrów niż on. I o ile jeżeli? Czy, czy zejdziemy poniżej tej dziewiętnastki? Bo to już są takie fizyczne granice. Może jakiś filmik warto o tym nagrać. E, czy... kiedyś robiłem, e, że na 100 metrów przewiduje się, że rekord świata może być poniżej 9,50. Może. Ale na 200 to jest dużo trudniejsze, bo tam już wchodzą inne predyspozycje e, do w grę. No i Usain Bolt to była kombinacja niesamowitych czynników. No bo i budowy ciała, e, i techniki biegu, i jednocześnie jeszcze jakieś takie, no naturalnego luzu. No moje skojarzenie jest takie, że... No i szkoda, że też skończył kontuzją karierę. Piotr Żyła? <grym> Okej, okay, to jest twoje skojarzenie. Nie, Piotr Żyła nie skakał goły tyłem z nas na nartach. bo to, to kiedyś powiedział? <grym> Lance Armstrong? No to inaczej się nie da tego, tego opowiedzieć. Pamiętam kiedyś oglądałem od początku do końca etap Tour de France, e, który to mógł być rok. No To był rok, w którym Armstrong wygrał, ale nie, nie chcę tutaj powiedzieć. I była ucieczka, która odjechała w pewnym momencie na 20 kilka minut. To były jedne z moich pierwszych takich relacji z całego etapu. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to jeszcze można odrobić. I Armstrong ten etap wygrał i na samym końcu dojechał tego kolarza z ucieczki, któremu no zabrano okazję, żeby się pocieszyć z życiowego prawdopodobnie sukcesu. No bo jednak w ucieczki się zabierają raczej zawodnicy, którzy nie mówię, że zawsze, ale raczej to są zawodnicy, którzy się, których największymi sukcesami są właśnie zwycięstwa etapowe, a nie wielkie tury. No i, i, i jak po latach okazało się, że Armstrong był na dopingu przez ten cały czas, to nie wiem, jakoś tak przywo, przypomniał mi się ten etap. To był zawodnik, on w zielonej koszulce jechał. A przypomniał mi się ten etap i sobie pomyślałem, jak bardzo duży wyrzut może czuć ten zawodnik, że być może naj, największy sukces życia zabrał mu koleś, który który był takim oszustem. Ja wiem, że to były czasy, że wszyscy brali. Tak. Ale o tym wiemy i, i, i to było moje skojarzenie. Aczkolwiek powiem ci, bo no, bardzo kibicowałem Armstrongowi, jak on był kolarzem i jakoś tak, no można powiedzieć, że byłem jego fanem. No, za, 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 chciałem, chciałem, żeby te wyścigi wygrywał i później jak wszystko stało się jasne i, i to twoje skojarzenie znacie. Trudno mi się do tego przyznać, ale jakoś ciężko mi jest być tak, tak, tak jednoznacznie złym na, na Armstronga, tak duża była ta moja sympatia do, do niego. Natomiast oczywiście jest to absolutnie oszust i, 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 i fatalna postać w, w światowym sporcie, ale tak na poziomie emocji. Powiem ci, że nie jest to, 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 to takie. Masz, masz, takie poz, proste. Masz pozytywne wspomnienia do swoich emocji w takim razie, a nie do zawodnika. Także tak. Tak się możesz bronić. Może tak. Marit Biergen? Moje pierwsze skojarzenie to jest finisz w, w Vancouver z Justownkowakiem. Ta ostatnia prosta i, i coś takiego, że takie przeświadczenie, że. Ten jeden finisz pokazuje, że ja nie wierzę, że po 30 kilometrach Justyna była naprawdę świeższa. Nie, tam po prostu była siła woli decydowała o tym i wydaje mi się, że o ile Marit Biergen jako zawodniczka biegowa, to może być niepopularna opinia, no ona mo mogła być lepsza od Justyny Kowalczyk. To jest też ciężkie do, do e, ocenienia przez pryzmat w kwestii astmy. Czy ona rzeczywiście była, zasługiwała na leczenie farmakologiczne, czy nie? To może być trudne do ocenienia, bo Justyna startowała w zasadzie przez cały rok zwykle, a Marit Biergen potrafiła sobie wybierać w których momentach i łatwiej było przygotować wielką formę na te najważniejsze, na te najważniejsze zawody, na których ma więcej medali niż Justyna. Natomiast to, to, ten finisz z Vancouver to jest wspomnienie moje Marit Biergen i dowód na to, że w pewnym momencie forma może zejść na drugi cel, zmęczenie może zejść na drugi cel, a tak naprawdę o tym, czy nam się uda, czy nie, decyduje siła woli. W serducho, który... prawda? Tak. Ta, ta. Piękna sprawa. I I to, a propos... Paradoksalnie to jest Justynu Kowalczyk wspomnienie, ale ta, ta, jak Giergen ta, mówi dla... tak dokładnie tą osobą, która jest tam w tle jest To tak. są te dwie, te dwie osoby w jedno, bo jakbyś zapytał o Justynę, to też bym powiedział o tym i jeszcze o złamanej nodze i, i złotym medalu na 10 klasykiem. A teraz coś z mojej, ktoś z mojej ulubionej dyscypliny sportu, czyli z piłki ręcznej, Karol Bielecki. To jest taka, nie wiem czy nauczka, jak, jak on stracił oko. Zresztą nie wiem, czy on nie został przewieziony do kliniki w Lublinie, żeby to oko ratować. Na początku chyba tak było, chyba tak. Na początku. Więc więc moje, moje skojarzenie jest takie, że. Bardzo łatwo może nam przyjść skreślenie kogoś, bo u mnie w głowie to była tak, no kurde, świetny zawodnik, szkoda, że kończy karierę w ten sposób. A on za zagrał mi trochę na nosie tym, że wrócił. Powiem Ci, że dla mnie Karol Bielecki jest, powtarzam to już któryś raz, jest uosobieniem tego, o co chodzi w, w sporcie. Nie? Jednocześnie nauczką dla kibica, żeby się wstrzymać z osądami. To na pewno. I, i, Chociaż tutaj lepiej małyś miał takie sezony gorsze, że warto się było wstrzymać. Tak, ale generalnie no w, w sporcie upadasz, a on już upadł wydawałoby się w sposób niemożliwy, a jednak podniósł się i to hmm. do takiego stopnia, że, że, że historia jest niewiarygodna. Ostatnie nazwisko jeszcze hmm. podrzucę. Może. może Dorota Świeniewicz. Hmm. Kojarzysz czy nie kojarzysz? Tak, kojarzę. I powiem. Do, powiem, że nieprzypadkowo zostawiłem ją sobie na sam koniec. Dorota Świeniewicz. Z czym mi się kojarzy? No ja mam tylko skojarzenia związane z, z sukcesami kadry, w której grała, ale, ale czy coś takiego szczególnego mi zapadło w pamięć, to nie wiem, to może ty mi właśnie teraz podpowiedz. To ja ci powiem, dlaczego ją wybrałem, bo ona zrezygnowała z gry w kadrze, była taka e, mhm. pamiętna konferencja prasowa przez hejt w internecie. Tak, dobra, już tak. Gdzie już, ona ja już, e, miała taką konferencję, gdzie no, bardzo w bardzo emocjonalny sposób e, mówiła, jak to ją dotyka, jak, e, jak cierpi i, i tak naprawdę, m, że odpuszcza sobie grę w reprezentacji e, Polski. A oczywiście wybrałem ją dlatego, że ty e, też niedawno, e, no taki emocjonalny dla ciebie, podejrzewam, e, film gdzie do tego, co dzieje się w internecie, pod twoimi filmami się odniosłeś. Teraz z perspektywy czasu, jak się z tym czujesz, jak, jak, jak oceniasz ten swój... Potrzeb... Potrzebowałeś, zrobiłeś to dla siebie, zrobiłeś to... Ja to zrobiłem w pierwszej kolejności dla siebie, bo cały czas wychodzę z założenia, że ja robię takie filmy, jakie sam chciałbym oglądać. I tak jak mówiłem zresztą w tym materiale, ja byłem w takim momencie, że brakowało mi Kogoś, kto robi podobne rzeczy do mnie, ma podobne zasięgi, kto mógłby to powiedzieć. Yy, nie wiem, no cały czas mam wrażenie, i cały czas pod wieloma tymi rzeczami, które tam mówiłem, się zdecydowanie podpisał, że gdzieś pokutuje takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś, jeżeli kogoś doty, do, do, doświadcza hejt, pod czymś adresem jest skierowany hejt, yy, czy na, nawet takie nękanie, bo moim zdaniem, to odnosi znamiona nękanie. Yy, że pewne rzeczy się wypomina, niezależnie od tego, o czym był na przykład materiał, który publikuję, to cały czas jest wypominana jedna, jedna rzecz, na dodatek moim zdaniem ciągle niesłusznie wypominana. Więc wydaje mi się, że brakowało, brakowało mi po prostu takiej informacji, że no, nie powinienem być z tym zostawiony ja sam, koniec końców. I wydaje mi się paradoksalnie, że mm, dużo osób. Pod tym filmem powiedziało, no tak, no YouTube nic z tym nie robi, bo to nie jest w jego interesie. Ale jak to sobie przemyślałem i tak naprawdę zobaczyłem, że wielu twórców, którzy wcześniej w wywiadach do tej pory na przykład mówili, nie, że oni tam próbują ignorować ten hejt na przykład. A potem robią film, w którym mówią, Dawid powiedział, że jego to dotyka, i on ma rację, bo mnie też to dotyka. Czyli zmieniła się nieco, nieco narracja, bo ja wiedziałem z rozmów kuluarowych, tak powiem, z kolegami po fachu, że. Że to wcale nie jest tak, jak niektórzy by chcieli twierdzić, że to, powinno, to po nas spływa, że to się można uodpornić. Paradoksalnie na wszystko jest gdzieś tam masa krytyczna i, i ta kropla, która przelewa czare goryczy. Więc ja sobie tak myślę, że nie wiem, czy bym powiedział, że YouTube nic z tym nie robi. Bo nikt YouTube'owi nie powiedział otwarcie, że to jest problem. Właśnie pokutowało coś takiego, że trzeba sobie radzić, że jak przyznasz, że cię to dotyka, to znaczy, że dajesz tym hejterom po pierwsze pożywkę, a po drugie, pokazuje, że oni wygrywają w ten sposób, no nie wiem, oni pożywki sobie sami szukają, więc po prostu teraz e, mam ten komfort, że jak ktoś pisze na jeden tam, z trzech tematów, o których ja wspomniałem w tym filmie, to wiem, że robi to celowo i powinien dostać właśnie tego shadowbana, więc to jest łatwiej teraz takich ludzi wychwycić. A po drugie, po tym jak ja ten film nagrałem, to dostałem kilka zapytań z Google'a polskiego o, o, o kwestie, które poruszam. Co każe mi wierzyć, że tak naprawdę no, oni dopiero sobie zdali może sprawę z tego, jak duży jest problem? No bo wiadomo, że to jest korporacja, która ma zarabiać, i w pierwszej kolejności, jeżeli oni mają na coś przeznaczyć środki, to jest albo właśnie gaszenie bieżących pożarów, albo zwiększenie zarobków. No to jeżeli nie ma bieżących pożarów, i oni nie zdają sobie sprawy, jak dużą skalą problemu dla twórców jest to, że nie ma narzędzi do filtrowania nienawistnych komentarzy, no to oni sobie pracują na kolejne metody monetyzacji tych treści, żeby dało się obejść od bloka i tak dalej, i tak dalej a w tym momencie podejrzewam, że nie chcę obiecywać, że się jakichś zmian spodziewam, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli by te zmiany były wprowadzone, co wcale nie musi być cenzurą, może to zaznaczę, bo żebyście ale, nie mieli wyjścia jednak, jednak komentarzy pod tą rozmową. Jak rozmowę. rozumiem, czyli bardziej... Yy, ja to robiłem bardziej, dla siebie. Tak, ale bardziej chodziło o to, żeby jeśli ktoś miałby na to zareagować, to właśnie yy, no, no ci, którzy za, zarządzają YouTube'em, a nie ci, którzy ja ogóle... są te wzdurne komentarze, nie, nie, nie. żeby się to, oni To nie było do tych ludzi. No to nie było do tych ludzi, to było trochę Powiedz, to... że z nimi się nie da, nie wiem, nie, wygrać? Nie, nie, nie da się wygrać. Tym bardziej, że wielu z nich tak naprawdę to są prawdopodobnie opłacone trolle. z jakiejś tam farmy. To jest wszystko sterowane. Teraz w dobie sztucznej inteligencji w zasadzie można to zrobić pół automatycznie. E, natomiast ten film to było też takie trochę wyjaśnienie, bo ja bardzo długo traktowałem komentarze jako przestrzeń do dyskusji, do wymiany poglądów. Ja dalej uważam, że tak powinno być. Ale przez to, że ja to tak traktowałem, to jeżeli pojawiały się jakieś takie komentarze, które miały bardzo mało wspólnego z merytoryką, ale prezentowały odmienny punkt widzenia od mojego, trochę przy tym uderzając we mnie, ja je często zostawiałem jako. No słuchajcie, są takie głosy. I ten film to było trochę takie wyjaśnienie, że ja mam dosyć, i ja tego po prostu nie będę robił więcej. Ja teraz jadę równo ze wszystkim będą rozdawane za takie rzeczy shadowbane. Jeżeli mi zarzucacie, że robię clickbait, bo to też była jedna z poruszonych kwestii, tak, robię clickbait, nie wprowadzam nikogo w błąd, ale staram się, żeby miniatura czy tytuł były jak najbardziej klikalne, bo od tego zależy sukces kanału. Generalnie to było też wyłożenie kilku takich rzeczy, ale ja ani nie liczyłem na to jakoś bardzo mocno, że ktoś inny zabierze głos, ani nie liczyłem, że ci ludzie będą będą Mniej pisać, bo się nagle zlitują. Doskonale sobie zdawałem sprawę, że akurat w tej grupie to będzie odwrotny skutek przynosiło. To było po pierwsze informacyjne, a po drugie, tak jak mówiłem, to jest taki film, którego ja chciałbym wysłuchać, będąc twórcą w internecie, i może gdzieś tam jest osoba, która ma 5, 10, 20, 200 czy 2 miliony subskrypcji, która też by chciała coś takiego usłyszeć i poczuć, że no rzeczywiście to jest niesprawiedliwe, może przydałoby się coś z tym zrobić. To nie jest tak, że coś jest ze mną nie tak, tylko ten krajobraz YouTube'owy rzeczywiście jest nieciekawy. I ja, ja takiego filmu potrzebowałem i taki film dlatego zrobiłem, też trochę tak autoterapeutycznie. Co doktor chemi Dawid Myśliwiec robiłby, gdyby nie był YouTuberem? Eee, teraz? No I już Prób... nie mógł grać w koszykówkę. Aaaa. Nie, próbowałbym dalej grać w koszykówkę. Próbowałbym dalej grać w koszykówkę. Zrobiłbym sobie trzecią operację, próbował grać w koszykówkę, próbowałbym się pewnie zahaczyć w jakimś instytucie badawczym. Może bym sobie robił drugi doktorat, bo ja się bardzo lubię uczyć. Nie wiem, kilka pomysłów jest. No, to, to, to pierwsze co mi przychodzi. Czyli w pierwszej kolejności bym spróbował się doprowadzić fizycznie do porządku i jeszcze tam potrenować koszykówkę, pouprawiać na jakimkolwiek poziomie. Co nie wykluczam, że jeszcze zrobię, bo w jakich lidze amatorskiej, kurde, naprawdę mnie korci. No, bo, no, mój kolega, z którym długie lata się szykowałem, zawsze do sezonów, Marek Miszczuk, wieloletni gracz ekstraklasowych klubów, on mówił, no, że rzut to się nie przepije. I rzutu się nie zapomni. I czasem, jak tam mam okazję złapać piłkę w ręce, no to, kurde, nadgarstek dalej chodzi, luźno. Więc, więc to bym próbował robić. Lubię bardzo naukę, może niekoniecznie polską naukę, w sensie krajobraz, w jakim ta nauka się uprawia, ale pewnie próbowałbym coś zrobić. Nie wiem, czy bym się, bo kanał na YouTubie pomógł mi się wyleczyć z jakiegoś takiego chorego patriotyzmu, że no, dla dobra polskiej nauki warto po pracować w Polsce, więc może by to do mnie dotarło i bez tego i, i wtedy bym może aplikował gdzieś na zagraniczne, do zagranicznych instytucji, żeby, żeby tam robić tę naukę. Bo ja byłem bardzo dobry w tę naukę. Ja zwykle byłem no, najlepszym studentem. Przez długi czas łączyłem granie w koszykówkę, robienie doktoratu, jeszcze studiowanie matematyki, bo lubiłem matematykę, nie to, żeby mi to było do czegoś potrzebne. Dopiero jak po się pojawiła rehabilitacja, to już było nie do pogodzenia wtedy. Więc mi to zawsze łatwo przychodziło, przychodziło lubiłem to robić. Więc pewnie, pewnie to. Ale byłeś taki dobry, bo chciałeś być taki dobry? Czy po prostu tak jak mówisz? Chciałem łatwo ci to przychodziło? i łatwo mi to przychodziło. Byłem i ambitny i miałem łatwo i w uczeniu się. W sensie to nie było. Do pewnego momentu na niektórych przedmiotach to wystarczyło, że ja na przykład chodziłem na wykłady i potem przejrzałem notatki, żeby sobie przypomnieć, jak wyglądają wykresy i schematy. Bo wiedziałem na przykład, że nie muszę znać wy, wy, wzorów konkretnie na tym przedmiocie, bo tutaj trzeba opisać na przykład ogólnie, jak się coś dzieje, czy się rozumie. E, Taką ogólną regułę, a nie, a nie szczególny wzór. Jak trzeba było się nauczyć wzorów czy jakichś rozwiązań, zadań, no to jeszcze sobie przygotowywałem osobno jakieś takie ekstrakty notatkowe. A w podstawówce wolałeś WF czy chemię? Matematykę. Matematykę. To, to jest ciekawe, bo na przykład jak poszedłem do gimnazjum. I miałem w klasie chłopaka, który nie zdał wcześniej z klasy do klasy, no więc, wiadomo, polska szkoła, początek lat 2000, więc kocenie. No i on się szybko zorientował, że jestem dobry z matematyki, z tych przedmiotów ścisłych, no i uznał, że no to jest taki klasowy kujan i, i tutaj pójdzie łatwo. A potem przed WF, Jak ja go zacząłem rozstawiać tam, bo graliśmy akurat w kosza, to jeszcze traf chciał. Jak ja go zacząłem rozstawiać tam w kosza na prawo i lewo. To, 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 to nagle okazało się, że, że możemy być kolegami. Co? Bo jeszcze matematykę dawałem mu odpisywać. Ostatnie moje pytanie żebyś powiedział wszystkim e, widzom YouTube'owym e, e, YouTube EuroSportu Polska. Ja już wiem, bo zobaczyłem w jednym filmie u Dawida, co to jest cyklopentanon perhydrofenantren. Cyklopentano per Jezus Maria. Słuchaj, po pierwsze, ja nie będę mówił, co to jest chemicznie, ale to z tym jest związana ciekawa historia. Jak byliśmy dużo młodsi, i z moim bratem zdarzało mi się, że tam jakieś osiemnastki kolegów z drużyny się pojawiały. I on jest młodszy ode mnie i szliśmy razem. I to były pierwsze jakieś sytuacje, w których Adam spożywał alkohol. Nie to, żebym ja był jakoś bardzo wprawiony, bo ja nie jestem wielkim fanem alkoholu i nigdy mi się tam nie zdarzało regularnie go nadużywać, ale. Mniej więcej wiedziałam, co się dzieje, jak zaczynasz przesadać z ilością alkoholu. No i umówiliśmy się, że to w ten sposób będziemy sprawdzać, czy Adam może jeszcze wypić jedno piwo, czy nie. Jak przestał mówić cyklopentanoperhydrofenantren w jakimś tam sensownym tempie, to była umowa, że dobra, Adam, to już wystarczy. I tobie i mi. I tak się pilnowaliśmy. Ale mam dla ciebie lepszy związek chemiczny. Ch chemicy mają takie. No jest, mój brat akurat na, 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 nie jest chemikiem, ale ja mu to okay, wymyśliłem ja i się alkoholu, zgodził. No bo klasyczną jest przecież robienie słowego spółka, no, tak? Jest. No ale w, głupio wyglądasz ten na dyskotesy. A tak sobie pogadasz <gadasz> i wszystko wiesz. To ja mam dla ciebie jeszcze to: 6AR, 10AR, 6A7, 80A, Tetrahydro, 669 Trimetylo, 3Pentylo, 6HD, Benzo BD, Piran 1OL. Dawid Myśliwiec, szanowni państwo. Był... THC. Byłem naszym gościem w podcaście Eurosportu. Dawid, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. I dziękuję wszystkim słuchaczom. I widzą, widzą, bo jesteśmy z kamerą. Przecież mówię do kamery. Potwierdzam.